Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o wolności finansowej. Czymże jest ta wolność finansowa? Wolność finansowa to jest taki moment, kiedy przychody z różnego rodzaju rzeczy, które masz, inwestycje, może nieruchomości, może jakieś dywidendy, przekraczają koszty Twojego życia. Po prostu przychodzi do Ciebie każdego miesiąca więcej pieniędzy, niż jesteś w stanie wydać. No i to jest mega komfortowa sytuacja, bo wtedy do końca życia już jesteś ustawiony. I teraz, oczywiście jest to bardzo skomplikowane, żeby wszystko to osiągnąć, ale tak naprawdę cały ten wielki schemat osiągnięcia wolności finansowej składa się z czterech zasadniczych elementów. Oczywiście każdy z tych elementów trzeba jeszcze osobno zgłębiać, ale chciałbym Ci dzisiaj przedstawić te konkretne cztery elementy. I punkt pierwszy to zarabiaj więcej, punkt drugi wydawaj mniej, punkt trzeci negocjuj i punkt czwarty inwestuj. I to jest wszystko. Te cztery elementy wymienił w swojej książce m.in. Michał Szafrański w książce pod tytułem Finansowy Ninja, ale także poza Michałem zrobiło to wielu innych autorów, którzy się zajmują właśnie tematyką zarządzania finansami, nieruchomościami, budowaniem wolności finansowej, osiągnięciem jakiegoś dobrobytu, tak? Więc w wielu książkach to się powtarza, że te cztery elementy: zarabiaj więcej, wydawaj mniej, negocjuj i inwestuj. I teraz tak, zarabiaj więcej, czyli musisz być w czymś dobry, musisz mieć jakąś konkretną specjalizację, musisz zdobywać większych klientów, takich, którzy za daną usługę zapłacą Ci więcej, tak? No, zobacz, tak samo jak mamy na rynku samochodów, są firmy i różnego rodzaju małe, takie niszowe produkcje. Są takie produkcje, które trafiają na rynek masowy, a są i takie, które trafiają do klienta bardzo wymagającego, który i to jest samochód, ale jeden kosztuje 50 tysięcy samochód, a drugi kosztuje 500 000, 10 razy tyle. I też są na to nabywcy. Zatem może musisz poszukać większych klientów, którzy będą wymagali więcej, ale również zapłacą więcej. I naucz się także czegoś, co potrafi mało osób. Miej jakąś unikalną kombinację zdolności, coś, co dzięki czemu będziesz potrafił zarabiać na życie naprawdę niezłe stawki. Druga sprawa, wydawaj mniej. Wakacje może nie za 10 tysięcy, a może wystarczy za 3. Garnitur może niekoniecznie darma niego. Kiedyś przeczytałem taką fajną wskazówkę, że czasami o wiele lepiej kupić tańszy garnitur, ale po prostu zanieść go do krawca, żeby on Ci go dopasował do Ciebie. I będziesz miał tańszy garnitur po prostu, ale jednocześnie jak dasz go do tego, żeby gdzieś był, wiesz, troszeczkę węższy, żeby był dopasowany do Ciebie, to będzie wyglądał jak taki luksusowy. Więc to masz taką, wiesz, wskazówkę, jak można wyglądać świetnie, jednocześnie za to nie przepłacając. Kolejna rzecz to może Rolex na ręce nie jest Ci do niczego potrzebny. Może i tak częściej sprawdzasz godzinę na telefonie komórkowym, a może wystarczy jakiś zegarek z niższej półki, tak? Może zamiast kupowania MacBooka, czy MacBook Era, czy jakiegokolwiek drugiego komputera, może wystarczy Ci Asus. Co robisz przy pomocy tego komputera? Może się okazać, że ani nie montujesz, ani nie obrabiasz zdjęć, a w zasadzie służy Ci on do otwierania poczty, do sprawdzania, co w trawie piszczy, wysyłania maili i takie jakieś podstawowe rzeczy. To czy naprawdę potrzebujesz komputera, który jest dwa razy droższy? Może niekoniecznie. Zatem naucz się także wydawać mniej. Punkt numer 3, negocjuj. Czyli negocjuj, właśnie naucz się negocjować podwyżkę w pracy, ale musisz mieć oczywiście odpowiednie podwaliny, czyli chcę podwyżkę, ale dzięki temu zrobią to i to, ok? Czyli jaką większą wartość wniesiesz dla swojego pracodawcy. Dalej, jeżeli kupujesz samochód, no to naucz się negocjować cenę. Kupujesz mieszkanie, naucz się negocjować cenę. Jedziesz gdzieś do hotelu, to również zapytaj się, czy można wyrobić jakąś kartę stałego klienta, albo gdybyś częściej wracał, to jakich cen możesz się spodziewać, co mogą dla Ciebie przygotować, tak? Albo jaki pakiet mogą dla Ciebie przygotować, gdybyś przyprowadził im więcej klientów. I kiedyś czytałem taką historię, gdzie budowały się osiedla domków jednorodzinnych i jeden gość chciał kupić grzejniki. I pojechał do firmy, zapytał się, ile by te grzejniki kosztowały. No i rzucili mu tam jakąś stawkę, a on powiedział, no dobrze, a ile by te grzejniki kosztowały, gdybym Wam przyprowadził 20 klientów. I okazało się, że on po prostu przeszedł się po tych wszystkich sąsiadach, którzy też się budowali, no i zebrał faktycznie te 15 czy 20 osób, które jeszcze nigdzie nie miało zamówionych grzejników, zebrał tych wszystkich sąsiadów, zrobili jedno duże zamówienie, no i dzięki temu każdy z nich kupił te grzejniki prawie o połowę taniej. Więc można? Oczywiście, że można. I czwarta droga, czyli inwestuj, tak? Jak już masz jakieś nadwyżki wypracowane przez firmę, no to chroń ten kapitał, ucz się tego inwestowania, nie przejadaj tych pieniędzy, bo to jest właśnie bezsensowne, to jest głupie, będziesz musiał ciągle pracować, nie dojdziesz do tej wolności finansowej, no bo ile zarobisz, tyle wydasz, no i znowu jesteś w punkcie wyjścia i znowu musisz cały czas pracować. Więc jeżeli zarobisz, no to staraj się oszczędzać jak najwięcej z tego, co zostało wypracowane. Oczywiście część musi być reinwestowana w firmę, ale część tego zarobku po prostu chroń i ucz się inwestowania. Szukaj ludzi, którzy mają długoterminowe wyniki, a nie jakieś jednorazowe strzały. Długoterminowe wyniki i naprawdę rozsądne podejście do pieniędzy. I jak nauczysz się tych czterech kroków, czyli po pierwsze Twoja wartość na rynku, żeby znaczyła więcej, czyli zarabiaj więcej, jednocześnie trzymaj swoje finanse w ryzach, wydawaj mniej. Po trzecie,
negocjuj, naucz się negocjowania i po czwarte inwestuj. I jak opanujesz te cztery filary, no to naprawdę jesteś na prostej drodze do tego, żeby osiągnąć szybciej swoją wolność finansową. W tym nagraniu to już wszystko. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to oczywiście daj łapę w górę, udostępnij to swoim znajomym. Będzie mi bardzo miło, jak będziesz subskrybował również nasz kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych nagraniach. Zachęcam Cię, żebyś pobrał sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Możesz mnie obserwować także na Snapchacie. Również czasami na Snapchacie pokazuję różnego rodzaju rzeczy, zatem warto mnie tam obserwować. I na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się jutro o 6:30. Trzymaj się, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w tym nagraniu porozmawiamy o tym, jak pokochać poniedziałki. Po weekendzie wiele osób jest w takim stanie, że o Boże, jutro poniedziałek, znowu do roboty, jakaś masakra, nienawidzę poniedziałków. I może Ty też tak masz? I jak często to słyszysz? Nawet film powstał o takim tytule, nienawidzę poniedziałków, tak? I właśnie warto się nad tym zastanowić, ponieważ jeżeli ktoś tak mówi, że nienawidzi poniedziałków, no to pod spodem są takie rzeczy jak nie mam pojęcia, co będę robił w tym tygodniu, nie mam pojęcia, po co idę do pracy, nie mam pojęcia, jakie są moje życiowe cele. Po prostu te osoby, które tak mówią, że nienawidzą poniedziałków, nie mają tych trzech rzeczy w ogóle ustalonych. Nie wiedzą, co będą robiły w danym tygodniu, nie wiedzą, po co idą do pracy, nie mają żadnych długoterminowych celi, które chcą osiągnąć. I zastanówmy się, gdybyś miał dużą firmę, dużą jakąś korporację, którą miałbyś sprzedać, na przykład transakcja miałaby wynosić 100 milionów złotych, no to nadal byś nienawidził tego poniedziałku? Gdyby to miało być właśnie w poniedziałek o 9, miałbyś sprzedać swoją firmę za 100 milionów złotych, no to i wzbogaciłbyś się o te 100 milionów, to nadal nienawidziłbyś poniedziałków? Prawdopodobnie nie. A gdybyś miał w poniedziałek o 6 rano, miałbyś się wybrać w podróż życia, odwiedzać najpiękniejsze miejsca, najpiękniejsze plaże świata, najwspanialsze miasta, budowle, muzea, to czy dalej byś tak mówił, że nienawidzisz poniedziałków? Gdybyś w poniedziałek miał ten wylot właśnie do tej, wiesz, w tą swoją upragnioną podróż, no prawdopodobnie coś by się zmieniło. I tak jak już powiedziałem, osoby, które mówią, że nienawidzą poniedziałków, bardzo często nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, po co idą do pracy, nie mają żadnych wielkich marzeń, żadnych takich ogromnych celów, które mogliby zrealizować. I pytanie, jak Ty reagujesz na poniedziałki? Jak Ty reagujesz na poniedziałki? Uwielbiasz je, czy nienawidzisz? I na dzisiaj to tyle, moi drodzy, zatem jeżeli podobało Wam się to wideo, to oczywiście proszę o wbicie jak najwięcej kciuków w górę, subskrybujcie nasz kanał, pobierz sobie e-booka, którego znajdziesz w opisie do tego wideo, obserwuj mnie na Snapchacie, wszystkie linki do social mediów, do e-booka, wszystko znajdziesz pod spodem, zatem przeczytaj sobie to na spokojnie, zapoznaj się z tym i widzimy się jutro w porannym inspiratorze o 6:30. Trzymaj się, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiać o tym, że masz taką firmę, jakim jesteś człowiekiem. Prowadzę ostatnio bardzo dużo konsultacji z ludźmi z wszelakich branż. Są graficy, fotografowie, są osoby, które są copywriterami, są osoby, które mają jakieś swoje małe biznesy, sklepy z wannami, tak i tak dalej, i tak dalej. Wszelakiego rodzaju branże. I często widzę jeden problem, mianowicie chaos w tych firmach. Chaos, który panuje w tych firmach. Prawda jest taka, że jak robisz milion rzeczy, tak? Jak robisz milion rzeczy w tej firmie, no to znaczy, że też masz chaos w swojej głowie. Że raz robisz to, a za chwilę robisz to, a za chwilę robisz jeszcze coś innego. I jak sam robisz ten bałagan, no to będzie bałagan w firmie, tak? Jak sam robisz ten bałagan, no to będzie również bałagan w firmie. Ja też jestem takim człowiekiem, że trochę jestem taki w gorącej wodzie kąpany, że robimy jakiś projekt, jak za chwilę mówię, dobra, nie, zostawiamy to, robimy coś innego i tak dalej. I musiałem się tego oduczyć, znaczy muszę po prostu nad tym panować, bo mam taką naturę, że ja bym cisnął 100 rzeczy na raz, rozgrzebał 100 projektów, przeskakiwał co chwilę z kwiatka na kwiatek, a to nie jest dobre dla mojej firmy, po prostu to nie jest dobre. Musimy się na maksy skoncentrować na jednym projekcie, dowieść go do końca, zrobić go, już niech on zarabia, dopiero przeskakujemy na coś drugiego i dopiero to rozpędzamy, robimy do końca, dowozimy, przynosi to efekty, ok? I mamy już dwie rzeczy, które zarabiają, no więc możemy się zabrać za punkt numer 3. I to jest właśnie bardzo istotne. Ja też jestem taki, że wiesz, czasami coś robimy, no to są porozkładane lampy, jakieś tam rzeczy leżą, mikrofony, nie mikrofony, jakaś koszula gdzieś leży rzucona, bo się przebieram podczas nagrania i szczerze mówiąc, często tak mam, że to mi nie przeszkadza, to mogłoby tak leżeć, ale ja to świadomie to sprzątam, naprawdę nie przeszkadza mi to, na przykład moja żona wchodzi, o jaki ty tu masz syf, weź to ogarnij, posprzątaj i ona zaraz sama zaczyna układać, bo ona tego po prostu nienawidzi. I są tacy ludzie, a ja mógłbym się o to potknąć i bym to zostawił. No tak po prostu mamy, ale wiem, że nie jestem jedyny i wiem, że wśród Was oglądających też jest wiele takich osób, które takie mogłoby być ileś tam rzeczy porozstawianych i by Wam to niespecjalnie przeszkadzało. Ale prawda jest taka, że ja jestem tego świadomy, że sprzątam to właśnie po to, żeby był porządek.
Bo jak ja będę miał porządek w swoim otoczeniu, w swoich papierach, na komputerze, to dzięki temu też będzie panował porządek w mojej firmie. Jak zacząłem zapisywać wszystkie rzeczy, wszystkie projekty, czyli zacząłem zapisywać terminy, zaczęliśmy robić procedury, zaczęliśmy wszystko sensownie delegować, no to cała ta praca nabrała tempa. I jeżeli ty możesz mieć takie przekonanie, że masz firmę i właśnie panuje w niej taki chaos, że bo moi pracownicy są nieogarnięci, albo to działa źle, tamto działa źle, ale no nie, to ty źle zrobiłeś rekrutację, to ty nie ustaliłeś zasad, to ty nie wprowadziłeś procedur, tak? Nie są te rzeczy poustalane, to ty nie ustaliłeś właśnie tego, że nie możemy się zajmować 5 projektami na raz, tylko dowieźmy jeden i dopiero zróbmy coś następnego. To ty nie ustaliłeś, jakie mają być standardy obsługi klienta i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest wina często pracowników, tylko to jest twoja wina po prostu. Więc jeżeli chaos panuje u ciebie, to albo znajdź sobie kogoś, jakiegoś ogarniacza, menadżera, który to wszystko zepnie, no albo sam się musisz tego po prostu nauczyć, tak? Więc pamiętaj, że masz taki biznes, jakim jesteś człowiekiem. Będziesz lepszym człowiekiem, będziesz miał lepszy biznes. Mam nadzieję, że to nagranie dało Ci trochę do myślenia. Jeżeli tak było, to daj łapę w górę, subskrybuj ten kanał, pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć, weź się wreszcie do roboty, wszystko znajdziesz w opisie do tego nagrania, ale prawdopodobnie większość z Was już ma tego e-booka. Ale może Ty, akurat właśnie Ty, może tego jeszcze nie masz, więc ściągnij sobie to, posłuchaj, przeczytaj, bo jest to w różnych formatach, jest to naprawdę kawał porządnego materiału. I oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście komentowali to wideo, napiszcie, jak to było u Was, jak wygląda to w Waszych biznesach, czy właśnie jest wszystko tak poukładane, czy może właśnie panuje w nich taki chaos. I teraz zastanów się nad tym, czy ten chaos nie wynika właśnie z tego, że Ty trochę jesteś taką osobą roztrzepaną. Jeżeli tak, to najpierw popracuj nad sobą, bo jak uporządkujesz siebie, to w biznesie też będzie panował porządek. Trzymaj się, do jutra, widzimy się jutro o 6:30. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym Porannym Inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, że nie ma sezonu. W wielu branżach występuje coś takiego jak sezonowość. To oznacza ni mniej, ni więcej niż tylko tyle, że jedne miesiące są lepsze i wtedy więcej zarabiamy, ale są też miesiące słabsze. I czasami jest tak, że te słabsze miesiące to jest dla wielu osób, które działają w różnego rodzaju branżach, prosta wymówka, żeby po prostu nie sprzedawać. No bo nie, bo teraz są wakacje, przecież w wakacje nikt nie kupuje, to w ogóle nie ma sensu sprzedawać, bo wszyscy są na urlopach. Serio? Wszyscy wyjechali na urlopy? Naprawdę cała Polska, wszyscy się zwinęli? Oczywiście jakaś część ludzi pojechała na urlopy, gdzieś się rozjechali, ale jest też duża część ludzi, która normalnie pracuje i oni być może by chętnie skorzystali z tego, co Ty masz do zaoferowania. Zatem prawda jest taka, że podejmuj działania cały czas. OK? I nawet jak będą spadki, to się i tak opłaca. Zobacz, tych klientów będzie mniej, ale prawda jest też taka, że konkurencja prawdopodobnie w tym samym czasie jest bardzo leniwa, tak? A jeżeli konkurencja jest leniwa, no to bardzo dobrze, to wtedy Ty nacieraj. Zobacz, co się dzieje na przykład w mojej branży. W tej chwili mamy wakacje i wiele osób w ogóle, takie coś publikuje raz na miesiąc, raz na dwa, albo w ogóle całkowicie odpuścili. Natomiast ja w wakacje nacieram jak szalony, po prostu ciśniemy jak jacyś maniacy, nagrywamy codziennie poranne inspiratory, do tego będą pojawiały się jeszcze wywiady, pojawiają się jakieś cytaty, teraz robimy live'a jeszcze dodatkowo na Facebooku, tak? Więc mimo wszystko, że są wakacje i to jest niby słabszy okres, to i tak mnóstwo ludzi siedzi przed komputerami. A to, że są wakacje, no to zobacz, to też wiele zależy od pogody. Bo na przykład, co z tego, że są wakacje? Ale wiele osób gdzieś pojechało nad morze i pada deszcz, jest pochmurno, pogoda nie dopisuje, zatem oni sobie siedzą przed swoimi tabletami, telefonami, smartfonami, siedzą przed laptopami i mogą oglądać moje poranne inspiratory, albo live'a, albo jakieś szkolenie, tak? Albo mogą sobie pobrać e-booka, bo wtedy wreszcie mają na to czas, a normalnie na co dzień są zagonieni. Zatem pomyśl o tym. Chciałbym Ci podać kilka przykładów. Zobacz, mamy firmę Wedel, która zajmuje się sprzedażą słodyczy, tak? I jeżeli oni by działali zgodnie z tą zasadą, że a nie, bo są słabsze sezony, to nie sprzedawajmy, no to, bo jest ciepło, to przecież nikt nie będzie jadł czekolady. Ale czy oni tak działają? No nie. Mimo, że są wakacje, to Wedel cały czas sprzedaje. Oczywiście oni wtedy muszą myśleć, że okej, to może czekoladę sprzedawajmy z jakimś tam szejkiem, a może dokładajmy ją do jakichś lodów, a może przecież ludzie chodzą na jakieś wesela, imprezy okolicznościowe, tak? I też niech tam czekolada się wylewa z takiej fontanny i tak dalej, i tak dalej. Po prostu muszą myśleć, jak można tą czekoladę sprzedać ewentualnie na jakieś inne sposoby, ale cały czas działają. Tak samo zobaczcie z lodami różnego rodzaju. Czy lody sprzedawane są tylko w lato? No nie, oczywiście, że w lato jest ten taki pik sprzedażowy, jest wtedy górka, no bo temperatura robi swoje, ludzie chętnie sięgają po lody, ale czy to jest tak, że jak przychodzi listopad, to wszyscy się zwijają, zamykają lodówki i nie można kupić żadnych lodów? No nie, absolutnie tak to nie działa. I
Zobacz, to samo. Ludzie chodzą na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, gdzie są podane też na różnego rodzaju bankietach, weselach, imprezach, też mamy podane lody, tak? Ludzie chodzą do kawiarni, mogą sobie wtedy wziąć, wiesz, do kawy jakąś gałkę lodów, chodzą do galerii i właśnie o to chodzi, że wtedy te lody mogą być sprzedawane do kawy, do naleśników, do szarlotki. Trzeba po prostu myśleć, ok? I zobacz. Przykład typowo z mojego podwórka, gdzie na przykład jak my robiliśmy kursy na temat efektywnej nauki i też było coś takiego, że a no to teraz już po maturach to już w ogóle nie ma sensu tego oferować, nie ma sensu tego sprzedawać, tak? Bo no po maturach to już nie ma sensu. Kto się miał przygotować, to się przygotował. Ale czy to jest prawda? No nie, bo prawda jest też taka, że jest wiele osób, które właśnie teraz w wakacje chciałyby się lepiej przygotować do studiowania. Teraz mają czas i sobie mogą przerabiać nasze kursy, tak? Będzie mniej zainteresowanych, będzie mniejsze zainteresowanie, w ogóle mniejsza reakcja na ofertę, ale to nie znaczy, że nie będzie żadnej reakcji, ok? Trafimy po prostu do tych osób, które są bardziej ambitne, które chcą być lepiej przygotowane. I właśnie o to chodzi, że te słabsze okresy możesz wykorzystać na to, żeby, wiesz, dogonić swoją konkurencję albo zostawić ją daleko w tyle. Jeżeli naprawdę mocno pociśniesz, no to może być tak, że o tobie zrobi się bardzo głośno, o twojej firmie, o twojej branży, o tym, co ty konkretnie robisz, a twoja konkurencja, jako że wakacje albo że niby jest słabszy okres, no to sobie trochę odpuściła, no i niestety później, wiesz, będą płakać, bo ty mocno pociśnąłeś i zdominowałeś jakąś część rynku, tak? Zatem ten słabszy okres możesz wykorzystać także jako testy, jakie robić reklamy, czy może rób jakieś materiały wideo, wypuszczaj różne wersje ofert, sprawdzaj, co działa, co nie działa. I widzisz, przyjdzie wrzesień, na przykład po wakacjach, no i zanim konkurencja się obudzi, to ty już będziesz miał wszystko perfekcyjnie przygotowane i będziesz działał jak maszyna. I nie ma czegoś takiego jak martwy sezon w biznesie. Martwy sezon jest wtedy, jak twoje działanie jest martwe. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał wideo, mam nadzieję, że dało Ci to do myślenia, jeżeli prowadzisz biznes i właśnie masz takie rzeczy, że a, bo teraz mamy lepszy sezon, no ale później no to tego sezonu nie ma, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby w tych słabszych okresach też cały czas nacierać, też cały czas zdobywać klientów, edukować tych klientów, żeby nawiązywać z nimi relacje, żeby później, gdy pojawi się sezon, to Ty będziesz po prostu wspaniale ustawiony. Więc jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, daj oczywiście łapę w górę, subskrybuj nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Możesz mi obserwować także na Snapchacie, zachęcam Cię, żebyś zaglądał na nasz fanpage, czyli facebook.com/liczysiewynik, tam też pojawia się dużo ciekawych rzeczy. Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6:30. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o czymś takim jak marketingowa bomba. Widzisz, jest taka strategia jak Be Everywhere, z której korzysta i którą poleca m.in. Tim Ferriss, jaką poleca również Pat Flynn, z czego korzysta również Grant Cardone. To jest, chodzi o to, żeby być wszędzie, w jednym czasie, żeby zrzucić taką marketingową bombę. I widzisz, moim celem jest to, że ja chcę, żeby blog Liczy się wynik, no był znany w całej Polsce, tak? W całej Polsce, a jeżeli się uda, bo planujemy również wyjść na rynek anglojęzyczny, to może w Europie, a może i na świecie, tak? Kto to wie. Ale w każdym razie ważne jest to, żeby w krótkim czasie te osoby, które z Was, które mają blogi, to jest bardzo istotna rzecz, żeby przygotować taką intensywną obecność. Czyli zobaczcie, tak jak my działamy teraz, że publikujemy artykuły, wysyłamy mailingi, dzwonimy do klientów, ponieważ prowadzę konsultacje, więc mam całą listę osób, które chcą ze mną porozmawiać i codziennie prowadzimy bezpłatne konsultacje. Ponadto nagrywamy wideo, takie jak to, czyli poranne inspiratory. Za niedługo powstaną również podcasty, jestem obecny także na Snapchacie, mam wydane książki, odpowiadam na komentarze, jeżeli ktoś u mnie na blogu, czy na Facebooku, czy na YouTubie zostawia komentarz, to staram się reagować, staram się wchodzić w interakcje z moimi czytelnikami, z moimi widzami. Ponadto robimy webinary, live'y, jestem również, czasami się pojawiam na różnego rodzaju konferencjach, tak jak byłem już zaproszony na przykład w ostatnim czasie na Smogblog, w październiku będę też na dużej, fajnej konferencji blogowej. Działaj także na Facebooku, zobacz, myślisz, że jak napiszesz coś na fanpage'u raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, no to przyniesie jakieś wyniki? No niestety nie, to nie przyniesie żadnych wyników, zobacz, tego nikt nie zauważy. Przy takim natłoku informacji, ten twój jeden news raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, to jest, wiesz, takie, wywoła to taki szum jak pierdnięcie komara, czyli żadnego szumu to nie wywoła. Zatem zrób harmonogram, kiedy i co, gdzie wychodzi. Ja teraz na przykład dążę do tego, żeby publikować coś na fanpage'u co najmniej 3 razy dziennie. Rano wychodzi poranny inspirator, później wrzucam jeszcze jakiś cytat, nagrywamy może jakieś króciutkie wideo, przypominam jakiś swój archiwalny post, ponadto wieczorem jeszcze wrzucamy cytaty, tak? Zatem o to chodzi, żebyś wrzucał notatki na Facebooka, jakieś memy, jakieś obrazki, wrzucaj materiały wideo, rób live'y, tak samo z YouTube'em, wykorzystuj to, po prostu tam są ludzie, tak? Czyli jeżeli jest YouTube, no to rób jakieś wywiady z osobami z swojej branży, albo udzielaj wywiadów, albo, wiesz, publikuj też jakieś informacje prasowe, jakieś ciekawostki o twojej firmie, o twojej branży. Właśnie o to chodzi, żeby korzystać z tych wszystkich narzędzi. Widzisz,
Ja jestem obecny także na Snapchacie. Ja nie wiem do końca, jak się robi Snapchata, co robić, żeby tam się wybić, ale po prostu to robię. Dlaczego? Bo tam są ludzie, tak? Bo tam są ludzie, którzy mogą mnie obserwować, a ja chcę dotrzeć do jak największej ilości ludzi. I popatrz sobie, jak na przykład działały takie osoby, które mocno się przebiły, jeżeli chodzi o blogosferę, jak na przykład Steve Pawlina. Sprawdź sobie jego bloga, wpisz sobie adres, tu poniżej teraz wyświetli się dokładnie adres jego bloga. Jak działał Steve Pawlina, jak działał Leo Babauta, ale wróć się na sam początek ich blogów i zobaczysz, że oni w przeciągu pierwszych dwóch, trzech miesięcy publikowali po 3-4 artykuły dziennie nawet dziennie, czyli około 130-140 artykułów miesięcznie. A jeżeli myślisz, że ja tam sobie coś wrzucę raz na tydzień, no niestety nie, to jest stanowczo za mało. Trzeba zrzucić taką marketingową bombę i wtedy zobaczysz naprawdę spektakularne efekty. Ja powiem szczerze, sam jestem ciekawy, ale już widzę mocny taki, wiesz, wzrost w statystykach. Jestem ciekawy, co będzie po tych studniach teraz tych porannych inspiratorów, bo to jest codziennie, są cytaty, są jakieś tam live'y, są te telefony, konsultacje z klientami i mam nadzieję, że to przyniesie naprawdę spektakularne efekty. Ale zobacz, ja wiem, że może pojawiać się u Ciebie taka wątpliwość. Bartku, ale Ty już wrzucasz tyle tych materiałów, że ja tego nie mogę ogarnąć. Albo jak ja będę tyle tego wszystkiego wrzucał, to przecież ludzie tego nie ogarną. No nie zdążą się zapoznać z wszystkim. Szczerze, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczy, oczywiście super by było, gdyby oni się chcieli zapoznać ze wszystkim, gdyby znaleźli na to czas. Ja jestem świadom tego, że z tymi wszystkimi materiałami, jak ja zrzucam taką bombę marketingową, to ja nie trafię do wszystkich. Są ludzie, którzy będą zabiegani, zapracowani, oni się z tym wszystkim nie zdążą zapoznać. Ale prawda jest taka, że jak zrzucasz taką bombę, to nie ma siły, żeby rynek tego nie zauważył. I to właśnie o to chodzi, żeby rynek Cię zauważył i wtedy naprawdę odnotujesz spektakularne wzrosty i niesamowite wyniki, a przecież liczy się wynik. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie, mam nadzieję, że przemyślisz, jak w Twojej branży, w Twoim biznesie, jak Ty możesz zrzucić właśnie taką marketingową bombę. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście daj łapę w górę, subskrybuj nasz kanał. Zachęcam Cię również do tego, żebyś pobrał sobie bezpłatnego e-booka, to jest całkowicie za darmo. Pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, który znajdziesz w opisie do tego nagrania, to jest całkowicie bezpłatne, 175 stron samych konkretów na temat motywacji, na temat koncentracji i produktywności. Szczerze Cię do tego zachęcam, bo to jest kawał mięsa, naprawdę porządna partia materiału. W dzisiejszym inspiratorze to już wszystko. Przemyśl sobie jeszcze raz wszystko, co dzisiaj zostało powiedziane. Zastosuj to, rozpisz sobie to, zaplanuj i odniesiesz naprawdę niesamowite wyniki. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia jutro o 6:30. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze. W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o czymś takim jak delegowanie, a dokładnie o koncepcji CIL. Koncepcja CIL, czyli czas innych ludzi, pochodzi z książki Bartosza Nosiatka Zarabianie prawdziwych pieniędzy. Jeżeli zamierzasz prowadzić firmę, naprawdę szczerze polecam Ci tą książkę. A być może już prowadzisz biznes, więc warto naprawdę do tej książki zajrzeć, ponieważ Bartek jest praktykiem, opisuje naprawdę konkretne rzeczy, które mogą być bardzo, bardzo przydatne również w Twojej działalności. O co chodzi z tą koncepcją CIL i w ogóle z tym podejściem czas innych ludzi? Bardzo ciężko jest zbudować firmę w pojedynkę. Ja powiem szczerze, przez długi czas miałem taki problem, że jak zabierałem się za jakieś działanie, to nie chciałem tego nikomu delegować, tylko miałem takie podejście, że ja sobie to najlepiej wszystko zrobię sam. Bo miałem jakieś tam nieudane próby delegowania i musiałem kogoś czegoś nauczyć, coś mu pokazać, więc stwierdzałem, że zanim ja tą osobę czegoś nauczę, to zrobię to sam i będę miał to z głowy. Ale to jest bardzo złe podejście. To jest naprawdę bardzo złe podejście, ponieważ nie ma możliwości, żebyś znał się na wszystkim. Nie możesz być księgową, kierowcą, programistą, grafikiem, jeszcze robić to, co do Ciebie należy i tak dalej, no to jest po prostu niemożliwe. Twoja doba ma cały czas 24 godziny. Oczywiście, możesz ze wszystkimi rzeczami się bawić samodzielnie, ale to będzie bardzo, bardzo powoli się wszystko rozwijało. Zatem trzeba jak najszybciej delegować takie rzeczy, w których ktoś może Cię zastąpić. Ja rozumiem, że na początku są pewnego rodzaju opory, że ale wiesz, ja to jeszcze za mało zarobiłem, tak i wszystko robię sam i tak dalej. I u mnie też była to kwestia często budżetu, tak, że no nie delegowałem innych rzeczy, bo jeszcze nie było na to pieniędzy. Natomiast jak tylko cokolwiek zaskoczyło, no to zacząłem od delegowania montażu wideo, tak, bo z tym schodziło mi bardzo dużo czasu i to była pierwsza rzecz, którą w zasadzie oddelegowałem. I to jest właśnie bardzo istotne, ponieważ zobacz, Ty sam będziesz pracował tylko 8 godzin, ale jeżeli na przykład zbudujesz, ja nie mówię, że od razu, ale za jakiś czas będziesz miał zespół 5 osób i jeżeli byście pracowali na przykład w jakimś w jednym biurze, w jednym pomieszczeniu, no to jesteś Ty i te 5 osób i każdy z Was pracuje po 8 godzin, tak? Przykładowo od 8 do 16, czyli mamy 6 osób, które pracuje po 8 godzin, to nam daje razem 48 godzin pracy. Więc
Twoja doba, tak? Tak naprawdę no, w ciągu doby masz 24 godziny, ale pracowałbyś maksymalnie no, 10-12 godzin, no później też ta efektywność spada, można dłużej, ale efektywność już leci na łeb na szyję, więc pracowałbyś 12 godzin, to jest maks, a tu masz 48 godzin konkretnej pracy. Jeżeli oczywiście wszyscy będą mieli co robić, tak? Ale to właśnie o to chodzi, że czasami też może być takie, że no tak, ale wiesz, ja tam coś wydelegowałem i ktoś tego tak dobrze nie zrobił, oni tego nie zrobią tak dobrze jak ja, więc oczywiście warto się otaczać ludźmi, którzy są lepsi w danej dziedzinie niż ty. Ja na przykład, no coś potrafię zrobić w Photoshopie, jakąś prostą grafikę, ale jest od tego grafik, który potrafi takie rzeczy robić o wiele lepiej, jest w tym wyspecjalizowany. Tak samo coś potrafi zmontować, no ale mamy Krzyśka, który robi to o wiele lepiej niż ja. Po prostu on się tym pasjonuje, ogląda jakieś tutoriale, uczy się, przerabia kursy, tak? Więc no po prostu ja sam nie jestem w stanie tego zrobić w tak dobrej jakości, jak to robi on. Więc oczywiście najlepiej jest, gdybyś zatrudniał ludzi, którzy są lepsi od ciebie w tej danej dziedzinie, ale nawet jeżeli ktoś coś zrobi troszeczkę gorzej niż ty, tak? Nie wiem, jakoś słabiej odpowie na jakąś korespondencję, cokolwiek, to nie ma znaczenia, ale czy nawet ty byś potrafił świetnie montować wideo i ktoś coś zrobi troszkę słabiej, albo ty byś może potrafił składać audio, albo może jakieś jeszcze inne rzeczy, tak? Nie wiem, ustawić artykuły na blogu, czy cokolwiek innego i ktoś to zrobi trochę słabiej niż ty. Czyli ty byś zrobił powiedzmy na 100%, a ktoś by zrobił na 80%. No ale znowu, jeżeli miałbyś te 5 osób, które zrobią ileś tam rzeczy w tym samym czasie, nawet ciut gorzej niż ty, no to i tak, ty to zrobisz na 100%, ale oni razem zrobią na 400%. No bo masz 5 osób i każdy z nich to zrobi na te 80% to swoje zadanie, no to już mamy te 400%. I to się dzieje w tym samym czasie. Zobacz, ja teraz stoję przed kamerą i nagrywam to wideo. W tym samym czasie Krzysiek być może montuje nasze poprzednie materiały, tak? Czyli tak naprawdę jest duplikowanie tego czasu, a jeszcze Kamil, który w tej chwili siedzi w USA, robi wersje tekstowe, więc tak naprawdę ja nie muszę tego robić po kolei, że nagrywanie, później montaż, później wersja tekstowa, tylko te wszystkie trzy rzeczy mogą się dziać w tym samym czasie i właśnie to jest niesamowite. Zatem zastanów się, ile jest warta Twoja godzina i rób tylko to, w czym nie można Cię zastąpić. Oczywiście raz na jakiś czas na pewno się złapiesz na tym, że i tak będziesz robił jakieś bzdurne rzeczy, ale jak najszybciej, jak najwięcej należy delegować rzeczy, w których po prostu ktoś może Cię zastąpić. Mnóstwo osób ma problem z tym delegowaniem i na pewno w najbliższym czasie jeszcze ten temat rozwinę a propos budowania zespołu. Być może zrobimy z tego jakiś szerszy kurs albo jakieś szersze szkolenie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli właśnie masz tak, że wszystko robisz sam, że czujesz się przytłoczony, że dużo pracujesz i to wszystko tak mozolnie się rozwija, chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego, jak budować zespół, jak zatrudniać ludzi, jak ich weryfikować, jak pisać ogłoszenia i tak dalej, to daj mi znać w komentarzu, czy to jest po prostu temat, który Cię interesuje i jeżeli okaże się, że dużo osób będzie tym tematem zainteresowana, no to wtedy ujawnimy nasze sekrety, w jaki sposób my zbudowaliśmy zespół i jak to wszystko się dzieje. Okej, w dzisiejszym nagraniu to wszystko. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś dał łapę w górę, subskrybuj nasz kanał, dzięki temu będziesz dostawał kolejne powiadomienia o naszych nagraniach. Zachęcam Cię także do tego, żebyś obserwował mnie na Snapchacie, ponieważ co jakiś czas coś tam wrzucam, pokazuję, jak wyglądają nasze produkcje od zaplecza. I oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś pobrał sobie e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, który jest na temat motywacji, produktywności i koncentracji, a to jest bardzo ważne. I w pracy, jeżeli, nieważne czy pracujesz na etacie, czy chcesz rozwijać własny biznes, to ta koncentracja, motywacja i produktywność muszą wejść na naprawdę wysoki poziom i tak naprawdę delegowanie zadań jest jednym z kluczowych elementów produktywności. Trzymaj się, do zobaczenia jutro o 6:30. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiam o czymś takim jak pasja rozwoju osobistego. Jeżeli chodzi o rozwój osobisty, to czasami dzieje się coś, co mnie naprawdę niesamowicie zaskakuje. Mianowicie ktoś pisze albo w mailach, albo w jakichś wiadomościach: cześć Bartku, witam Cię serdecznie, ja tak jak Ty pasjonuję się rozwojem osobistym. Przy czym tak sobie na to patrzę i mówię, hej, to coś tu jest nie tak, bo tak naprawdę rozwój osobisty nie powinien być pasją czy jakimś hobby. No to jest jakiś żart. Dla mnie rozwój osobisty i wszystkie narzędzia z nim związane to są tak naprawdę rzeczy, które mają być służyć ku czemuś. To musi być jakiś cel. Bo widzisz, jak będziesz się tylko fiksował, że rozwój osobisty jest moją pasją, no to będziesz czytał, oglądał materiały wideo, chodził na jakieś szkolenia, ale Twoje życie będzie tak naprawdę cały czas w czarnej dupie. A o to chodzi, żebyś rzeczywiście coś z tym zrobił. Czyli rozwój osobisty ma służyć Ci czemuś. Właśnie o to chodzi, że ja chciałem być po prostu
skuteczniejszym przedsiębiorcą i dla mnie to jedno idzie w parze z drugim. Jeżeli chcesz mieć lepszy biznes, no to ten rozwój osobisty jakby ciągnie to za sobą, tak? Dlatego na przykład musiałem się nauczyć komunikacji, żeby lepiej na przykład negocjować. Musiałem sobie poradzić z tematem właśnie produktywności, nauczyć się planowania, zwiększyć swoją pewność siebie. Musiałem się dowiedzieć, w jaki sposób zawierać różnego rodzaju znajomości, jak je podtrzymywać, jak się kontaktować z tymi ludźmi. Musiałem sobie poradzić też takimi moimi demonami pod tytułem co inni powiedzą, tak? Musiałem się dowiedzieć, w jaki sposób, znaczy pracować nad tym, no też mam żonę i dziecko, więc też się uczę, czytam o tym, jak na przykład mieć dobry związek, jak być lepszym ojcem, jak łączyć życie zawodowe z życiem osobistym, tak? Czasami można znaleźć mnóstwo ciekawych wskazówek, ale właśnie o to chodzi, żeby ten rozwój osobisty nie był takim celem samym w sobie, tylko on ma być środkiem do pewnego celu, ok? To jest po prostu tylko narzędzie, więc nie fiksuj się na tym, że ja jestem pasjonatem rozwoju osobistego, rozwój osobisty to jest moje hobby, to jest po prostu jakieś w ogóle chore podejście do tematu. Więc pamiętaj o tym, rozwój ma, musisz wykorzystywać ten rozwój osobisty w jakimś celu. Może chcesz się lepiej uczyć, może jesteś nieśmiały w grupie ludzi, chciałbyś sobie z tym poradzić, a może chcesz być skuteczniejszym menadżerem, chciałbyś lepiej się komunikować ze swoim zespołem, jeżeli pracujesz na przykład w jakiejś korporacji, tak? Albo właśnie, jeżeli na przykład chcesz być skuteczniejszym przedsiębiorcą i brakuje ci trochę tej pewności siebie, obawiasz się, boisz się zadzwonić do klienta, albo nie wiesz właśnie jak delegować, albo masz problem z tym, na przykład jest jakiś konflikt w pracy i nie wiesz jak go rozwiązać i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy mają ci po prostu pomóc być skuteczniejszym przedsiębiorcą, tak? Przynajmniej to jest takie moje podejście, ale u Ciebie to może być tak, że rozwój osobisty może Ci służyć do tego, żebyś był na przykład lepszym pracownikiem, żebyś lepiej wypadał na rozmowach kwalifikacyjnych, albo może Ci służyć do tego, żeby być lepszym mężem, lepszym ojcem. Właśnie o to chodzi. Rozwój osobisty ma być tylko zestawem narzędzi, który pomoże Ci dojść do konkretnego celu. I no, bycie pasjonatem rozwoju osobistego tak naprawdę może sprawić, że Twoje życie wcale się nie polepszy, a wręcz przeciwnie. Pamiętaj o tym i zastanów się, do jakiego konkretnego celu Ty dążysz i jakich konkretnych rzeczy potrzebujesz, jakich kompetencji, jakich umiejętności. I nad tym pracuj. To jest właśnie bardzo istotne. I nad tym pracuj, ok? A nie fiksuj się na rozwoju samym w sobie. Rozwój ma być tylko zestawem narzędzi, jest tylko środkiem do konkretnego celu, który chcesz osiągnąć. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie, że dało Ci trochę do myślenia. Więc jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest fajne, przydatne, zostaw jakiś ślad po sobie. Daj łapę w górę, subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Ponadto będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym nagraniem ze swoimi znajomymi i jeżeli jeszcze nie posiadasz e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Pobierz go sobie, to jest całkowicie bezpłatne. Możesz pobrać to w formacie PDF, w formacie Mobi, w formacie EPUB. Jest także audiobook, więc jeżeli jeździsz na rowerze, sprzątasz, chodzisz na jakieś spacery albo biegasz, nie masz nic ciekawego do słuchania, to bardzo, bardzo polecam. Dzięki tej wersji audio też ta wiedza może się ugruntować. Ok, na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro o 6:30. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu poznasz całą prawdę o sprzedaży. Bardzo często jest tak, że ludzie otwierają jakiś sklep internetowy, wystawiają różnego rodzaju aukcje na Allegro, tak i później płaczą, że nic się nie sprzedaje. Bo prawda jest taka, że nieważne, czy Ty masz książki, czy Ty sprzedajesz buty, czy sukienki, czy jakieś akcesoria sportowe, czy elektronikę, to nic się samo nie sprzedaje, ponieważ tak naprawdę towar się sprzedaje, tak? Nic się samo nie sprzedaje, towar się sprzedaje, trzeba być aktywnym. Zobacz, to jest tak samo jak masz jakąś dużą galerię handlową, po której przechadza się dosłownie tysiące osób w ciągu dnia, to też nie jest tak, że jak Ty tam będziesz miał jakiś konkretny sklep, to wszyscy do niego pójdą. No nie, to jest niemożliwe. Że zobacz, nawet jak masz Galerię Krakowską, no to jest tam, na samym dole jest Saturn. To nie jest tak, że wszyscy, którzy wejdą do Galerii Krakowskiej, wejdą do Saturna. Jakiś procent osób wejdzie do tego Saturna, tak? Jakiś procent w ogóle przejdzie obok, jakiś procent wejdzie, a jeszcze mniejszy procent wejdzie, znaczy są jeszcze jacyś ludzie, którzy wejdą, pooglądają i wyjdą, a jeszcze jakiś mniejszy procent wejdzie, poogląda, zapyta się i kupi, tak? Często też jest tak, że ludzie wchodzą do takiego sklepu, wypytują się o wszystko, no a później towar kupują na przykład na Allegro czy w jakimś innym sklepie internetowym, tak? Bo jest taniej. Więc tak to wygląda, że z tych wszystkich odwiedzających tylko jakiś mały procent wejdzie i zostawi tam swoje pieniądze. Więc tak naprawdę potrzebujesz działać aktywnie. Musisz dzwonić, musisz budować relacje, musisz stosować tak zwaną strategię Loss Leader, która zostanie rozwinięta w jednym z kolejnych porannych inspiratorów. Musisz budować alianse strategiczne, pilnować klienta, dodawać wartości, nagrywać materiały wideo, pisać artykuły, robić live'y. Tych rzeczy można robić naprawdę mnóstwo, ale musisz być aktywny, tak? I teraz pokażę Ci, jak to można wytłumaczyć na przykładzie talii kart. Zobacz, mam tutaj pełną talię kart, czyli jest 52 karty plus są 3 jokery. I ja tą talię przetasuję, ale
Zobacz, o co w ogóle chodzi w tej koncepcji. Jak będzie cyfra, to znaczy, że nie było sprzedaży. Nieważne, czy to jest jakieś podpisanie umowy, czy to jest telefon do klienta, czy to jest ktoś wchodzi na Twoją stronę internetową, nie ma to znaczenia, tak? Chodzi jakby o sam fakt, jak to wygląda. Czyli zobacz, będziemy, ja to jeszcze trochę przetasuję, czyli wygląda to tak, że jak będzie figura, to jest sprzedaż, podpisałeś umowę i im wyżej, tym większa sprzedaż, czyli jak już będzie król, as i joker, no to już jest w ogóle taka super gwiazda, to już jest naprawdę super umowa, to jest klient, który zostawił Ciebie bardzo dużo pieniędzy, jak trafisz na jokera i w tej talii mamy trzy takie jokery i właśnie o to chodzi, czyli jak będzie figura, to jest sprzedaż, a jak będzie cyfra, no to tej sprzedaży po prostu nie ma. Okej, to lecimy. I mamy tak, pierwsze, jest joker, więc zobacz, od razu trafił Ci się super klient, tak? Od razu trafił Ci się super klient. Następnie mamy damę, znowu podpisałeś umowę, znowu mamy sprzedaż. Dalej, mamy dziesiątkę, no niestety nie ma sprzedaży. Klient może wszedł do sklepu, może się porozglądał, może nawet o coś zapytał, no ale wyszedł, tak? Nie zostawił Ciebie pieniędzy. Dalej, mamy siódemkę, znowu nie ma sprzedaży. Dalej, mamy waleta i jest sprzedaż, tak? Jest sprzedaż, może nie jest jakiś super klient, ale coś kupi, już zostawił Ciebie jakieś pieniądze. Dalej, no i czwórka, niestety nie ma sprzedaży, nie ma umowy, czyli ktoś wszedł na Twoją aukcję internetową, ktoś wszedł na Twoją stronę, ale nic nie kupił. Dalej, mamy ósemkę, znowu kolejna osoba odwiedziła, zobaczyła, no i wyszła, nie zostawiła u Ciebie żadnych pieniędzy. Lecimy dalej, trójka, znowu nie ma pieniędzy. Dalej, znowu jest walet, czyli znowu wszedł klient, zostawił pieniądze. Lecimy dalej, dwójka, znowu nic nie zarobiłeś, ktoś wszedł, rozejrzał się i wyszedł. Dalej mamy czwórkę, znowu nie zarobiłeś pieniędzy. Dalej mamy króla, czyli było spotkanie, był jakiś telefon, ktoś wszedł do sklepu, tak, i są konkretne pieniądze. No i już król, czyli już można powiedzieć, że taki lepszy klient, taki, który naprawdę jest bardzo, bardzo wartościowy. I widzisz, tak to wygląda z całą talią. Więc powinno to wyglądać tak, że dzwonisz, robisz spotkanie, tak, czyli tak jak na przykład teraz mamy szóstkę, czyli nie ma tej sprzedaży, zapominasz o tym i jedziesz dalej. I jedziesz dalej po prostu, ponieważ wiadomo, że jak będzie ileś tych, czyli zobacz, teraz troszeczkę przyspieszymy, mamy piątkę, nie ma sprzedaży, dziesiątka, nie ma sprzedaży, ale jedziemy dalej, dwójka, znowu nie ma sprzedaży. No i już ktoś by pomyślał, o nie, już tu obdzwoniłem trzech klientów, ojejku, już chyba nikt ode mnie nie kupi, ten towar się w ogóle nie sprzedaje, to jest bez sensu, zamykamy ten biznes. Ale trzeba też myśleć, co możemy poprawić pod względem marketingu, obsługa klienta i tak dalej, tak? To jest tylko takie metaforyczne podejście, żeby cały czas cisnąć. Dalej mamy, zobacz, dziesiątkę, znowu nic nam nie wyszło. Lecimy dalej, piątka, znowu nic. Dalej, czwórka, znowu nic. Dziewiątka, znowu nic. No i mamy damę, jest wreszcie umowa, uff, znowu są jakieś tam pieniądze, tak? Dalej lecimy dalej, znowu szóstka, nie ma nic, dalej, siódemka, nie ma nic, ósemka, znowu nic nie zarobiłeś, dziewiątka, znowu nic nie zarobiłeś, dziesiątka, znowu nic, ósemka, znowu nic, czyli tak naprawdę jest taka mega, mega zła pasca, tak? Szóstka, znowu nic, dalej mamy dziewiątkę, no już dziewiątka, już trochę wyżej, ale dalej nic, czyli klient porozmawiał, zapytał się, ale nie zostawił pieniędzy. No i mamy asa, tak, i zobacz, i mamy asa, o, wreszcie jest klient, zostawił konkretne pieniądze i już jest jakaś naprawdę gruba umowa. I lecimy dalej, jest as, znowu piątka, znowu nie ma nic, trójka, znowu nie ma nic i znowu jest as. Znowu są konkretne pieniądze. I teraz pomyśl sobie, gdybyś odpuścił po tej takiej złej pasie, tak byłaby ta zła pasca i byś powiedział, nie, nie, to jest bez sensu, no to te dwa asy by Ci się w ogóle nie trafiły. I o to chodzi, o to właśnie chodzi, że trzeba cały czas nacierać. Oczywiście musisz poprawiać wiele rzeczy, tak, swój wizerunek, jakość Twoich materiałów, częstotliwość materiałów, komunikacja z klientem, follow-upy tak zwane, spotkanie networkingowe, spotkania osobiste, telefony i tak dalej, to wszystko trzeba być po prostu aktywnym i widzisz, jak to wygląda. To jest tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie statystyki i czasami jest tak, że masz, nie masz nic, nie masz nic, nie masz nic, a później Ci się trafią dwa asy, które mogą Ci zrekompensować 3 miesiące bardzo słabego działania. Albo jeżeli trafi się taki joker jeden po drugim, to może to być tak, że klient zostawił Ciebie tak duże zlecenie, że będziesz na nim pracował przez najbliższe pół roku. I co by było, gdybyś odpuścił przed tym jokerem? A no właśnie, wtedy byś tych pieniędzy nie zarobił, a Twoja konkurencja być może właśnie podchodzi do tego tak, że nieważne co się dzieje, losujemy kartę, tak? I nieważne, czy jest sprzedaż, czy nie ma, to o niej po prostu zapominamy. Zapominamy. Okej, jest klient, super, obsługujemy go i bierzemy się za następnego. No i znowu mamy asa, zobacz, widzisz? Tak to działa, więc to jest cała prawda o sprzedaży. Trzeba cały czas wychodzić aktywnie i prędzej czy później, to jest tak jak w talii kart, nie każdy do Ciebie wejdzie, nie każdy od Ciebie kupi, nie każdy zostawi u Ciebie pieniądze, ale im Ty będziesz lepszym człowiekiem, im będziesz miał lepszy branding, im będzie lepszy Twój marketing, im lepsze będą Twoje produkty, im lepsza będzie Twoja obsługa posprzedażowa, tym więcej zarobisz pieniędzy.
W dzisiejszym nagraniu to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten poranny inspirator. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw łapę w górę, subskrybuj ten kanał i pobierz sobie e-booka. Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam Cię także na bloga liczysiewynik.pl, na którym znajdziesz mnóstwo wartościowych materiałów na temat sprzedaży, marketingu i rozwoju osobistego. Jest to naprawdę kopalnia wiedzy, więc zapraszam Cię także na bloga. Trzymaj się, do zobaczenia, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym nagraniu z serii Poranny Inspirator i w dzisiejszym odcinku porozmawiam o czymś takim jak ukryte zasoby. Każda firma, każdy biznes ma jakieś ukryte zasoby. To mogą być zasoby materialne albo zasoby wiedzowe. I zobacz, zasoby materialne to na przykład u mnie to jest studio. Mamy wygłuszone studio, mamy green screena, mamy lampy, mamy kamery, mamy mikrofony. Tak więc są całe te zasoby, ale często jest to niewykorzystywane. To znaczy jest tak, że tak jak dzisiaj na przykład przyjechał do mnie Maciek, nagrywamy 10-15 inspiratorów, zobaczymy jaka też będzie moja kondycja, ale nagramy powiedzmy 15 odcinków i często jest tak, że ponagrywamy i przez 2-3 tygodnie tutaj się nic nie dzieje, to studio stoi puste. I to jest błąd z mojej strony, ponieważ właśnie to są niewykorzystane zasoby, które spokojnie można by było na przykład wypożyczać. Więc teraz zrobiliśmy, już powoli robimy takie ruchy, żeby to studio po prostu podnajmować, żeby ktoś mógł sobie tu przyjechać, nagrać wideo na swoją stronę, na swojego bloga, stronę firmową. Mamy również do dyspozycji drona, z którego możemy skorzystać. Możemy jechać do kogoś do firmy, też móc zrobić jakieś fajne wideo. Współpracujemy z bardzo ciekawymi ekspertami, którzy potrafią zmontować, nagrać, zrobić niesamowite ujęcia. Więc to wszystko jest do zrobienia i te zasoby trzeba po prostu wykorzystywać. To jest naprawdę bardzo istotne. Więc musisz się zastanowić, jakie Ty masz u siebie niewykorzystane zasoby. A może chciałbyś skorzystać z naszego studia, więc oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. Chętnie to wszystko udostępnimy wraz z całym naszym know-how. Więc u mnie takim niewykorzystanym zasobem jest na przykład właśnie to studio, ale tak jak mówię, już robimy dużo w kierunku tego, żeby to się zmieniło. Tutaj codziennie ktoś coś powinien nagrywać. Tu się non-stop powinni przewijać ludzie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Druga sprawa, jeżeli na przykład pracujesz na etacie, to i dojeżdżasz do pracy samochodem i ten samochód stoi 8 godzin, to może warto by było z kimś się dogadać, może z jakimś studentem, może ktoś by chciał sobie trochę dorobić i niech Twój samochód jeździ w Uberze, tak? Możesz jeździć, wozić ludzi, dowozić jakieś zakupy i już ten samochód, przez to, że on stoi, u Ciebie pod pracą on tylko stoi, tak? I się marnuje, więc to jest też niewykorzystany zasób, mógłby jeździć i w jakiś sposób na siebie zarabiać. No, choćby to były jakieś niewielkie, wiesz, kwoty, ale powiedzmy, że zarobiłby Ci na jakieś kilka wyjazdów weekendowych, opłaciłbyś dzięki temu ubezpieczenie, opłaciłbyś dzięki temu jakieś naprawy, przeglądy i tak dalej, i tak dalej. I już byś nie musiał sięgać po te pieniądze do swojej kieszeni, tylko tak naprawdę samochód sam by na to wygospodarował, a jeszcze do tego jakiś człowiek mógłby sobie zdobyć trochę doświadczenia, mógłby sobie też zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. Jeżeli jesteś fotografem, może robisz zdjęcia ślubne albo kamerujesz, to też może być tak, że przez sobotę, niedzielę ten sprzęt wykorzystujesz, no a na tygodniu montujesz, edytujesz te zdjęcia, poprawiasz i ten sprzęt leży. Więc może też warto dodać na swojej stronie, że również wypożyczasz ten sprzęt, tak? Że masz obiektywy, masz statywy, masz sprzęt, więc też możesz na tym zarobić dodatkowe pieniądze. Może masz też swoje własne studio fotograficzne, więc też się zastanów, czy tego miejsca nie podnajmować po prostu innym fotografom. Może masz takie możliwości, żeby gdzieś to zrobić i urządzić. No i jak Ty to będziesz potrzebował na swoje własne potrzeby, to okej, ale prawdopodobnie też będziesz czasami gdzieś w terenie realizował sesję dla kogoś innego, nie będziesz miał pracy ciągle Ty w tym miejscu, więc może warto wtedy to komuś po prostu wypożyczyć. A może masz na przykład jakąś firmę budowlaną, czy układasz kostkę, czy cokolwiek takiego i masz ubijarkę do kostki, ale też nie wykorzystujesz jej zawsze. Może jest potrzebna raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Więc daj ogłoszenie do jakiegoś OLX-a, na jakieś różne portale, że masz do wynajęcia ubijarkę do kostki. Bo czasami ktoś sobie robi kawałek chodnika gdzieś przy domu, nie ma po prostu czym tego dobrze ubić, no i tak to mógłbyś podjechać, albo ta osoba mogłaby do Ciebie podjechać, wypożyczyć tą ubijarkę i już byś zarobił jakieś dodatkowe pieniądze. To, co powiedziałem wcześniej, to były zasoby materialne, czyli studio, samochód, jakiś sprzęt, tak? Natomiast porozmawiajmy teraz o zasobach wiedzowych. Zauważ, że w rynku nieruchomości osoby, które się zajmują kupnem, remontem i sprzedażą mieszkań, czyli tak zwanymi flipami, obrotem nieruchomości, albo na przykład jeżeli ktoś zajmuje się podnajmem czy wynajmem mieszkań, no generalnie jest w tym rynku nieruchomości, to takie osoby bardzo często robią szkolenia. Robią szkolenia, gdzie płacisz na przykład za weekendowe szkolenie, które, no powiedzmy, że trwa piątek, sobota, niedziela i za takie szkolenie płacisz 3 do 5 tysięcy, czasami nawet więcej, ale na takim szkoleniu dokładnie dowiesz się, na co uważać, jak finansować taką nieruchomość, jak dobierać lokatorów odpowiednio, jakie podpisywać wzory umów i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli masz takie szkolenie, wiesz, za 3 tysiące i przyjdzie Ci 20 osób, to masz 60 tysięcy, no oczywiście wiadomo, minus jakieś koszty, minus podatki, no ale powiedzmy, że zostanie Ci, nie wiem, 45 tysięcy, więc zrobisz takich szkoleń 3 i już możesz za to sfinansować jakąś kolejną kawalerkę, tak, czy wyremontować
remontować jakieś mieszkanie. Więc to jest właśnie to, że osoby w tym rynku nauczyły się, że warto się dzielić tą wiedzą, warto się dzielić swoim know-how, bo dzięki temu tak naprawdę ściągają dodatkowe pieniądze z rynku i mogą finansować tą swoją główną działalność, tak? Oni, ich główną działalnością nie są szkolenia, to im tylko służy do tego, żeby jakby sfinansować kolejne swoje nieruchomości. I pomyśl właśnie o tym w ten sposób, że być może Ty masz jakąś wiedzę, którą również mógłbyś odpowiednio spakować i po prostu sprzedać. Dzięki temu miałbyś dodatkowe środki na rozwój swojej działalności. Powiedzmy, że są osoby, które bardzo dużo podróżują. Podróżują po świecie, bardzo często osoby, które mają blogi podróżnicze, no to właśnie pokazują piękne miejsca, zdjęcia i tak dalej. Natomiast można też przygotować całe takie know-how. Jak podróżować, jak się przygotować, jak zamawiać bilety, kiedy, jak sobie ułożyć cały swój kalendarz podróży na cały rok, tak, gdzie sprawdzać, znaczy jak ułożyć powiedzmy harmonogram podróży pod kątem pogody, na co uważać, jak szukać noclegów, jak się nie dać oszukać, tak, i dzięki temu, że ktoś zrobi taką pakę, no to może tak naprawdę pozyskać pieniądze na kolejne swoje wyprawy. Tak samo, jeżeli masz na przykład sklep internetowy i on jest świetnie zautomatyzowany, masz to wszystko poukładane, więc możesz zrobić szkolenie, możesz zrobić tego kurs online. Tak zrobił na przykład mój bardzo dobry kolega Marcin Kodziołka, który prowadzi wydawnictwo Złote Myśli i oni to mają naprawdę super wszystko zorganizowane. Jest to, działa wszystko jak w zegarku pod kątem automatyzacji. No i Marcin nagrał takie szkolenie Automatyzacja biznesu. Jeżeli na przykład masz świetny zespół, tak, i wszystko działa jak w zegarku, a to jest tak naprawdę na rynku ogromny problem. Ludzie nie wiedzą, jak delegować, boją się, nie wiedzą, jak oddawać pewnego rodzaju kompetencje, więc możesz zrobić szkolenia, warsztaty z delegowania, z budowy zespołu i pozyskujesz pieniądze dzięki temu. Ty możesz zatrudnić kogoś nowego, albo możesz więcej pieniędzy wydać na reklamę, marketing, na to, żeby twoja firma po prostu się rozrastała. Zatem szkolenie wtedy, sprzedanie tego swojego know-how pod kątem budowy zespołu nie będzie twoją główną działalnością, ale to Ci pomoże zgromadzić środki na to, żeby Twoja firma jeszcze lepiej prosperowała. Więc właśnie o to chodzi. Zastanów się, jakie są u Ciebie ukryte, niewykorzystane zasoby. Może mieszkasz w domu, jedno pomieszczenie można by było wynajmować na jakiś sklep, tak? I już zarabiasz jakieś pieniądze. Może masz jakiś pokój, który mógłbyś wynajmować na Airbnb. Może masz duże biuro i mógłbyś po prostu też stworzyć dwa dodatkowe miejsca pracy, wynajmować dodatkowe biurko po prostu. Może masz jakiś sprzęt, który możesz wypożyczać, a może właśnie spakujesz swoje know-how. Jeżeli chciałbyś, no to oczywiście zapraszamy do nas. Możemy Ci w tym pomóc, bo mamy wszystkie zasoby ku temu potrzebne. Tak więc widzisz, ja mam zasoby materialne, które są niewykorzystane. Ty być może masz zasoby wiedzowe, które mógłbyś odpowiednio opakować. Może prowadzisz agencję reklamową i dzisiaj dużo osób też próbuje wejść w ten rynek tworzenia stron internetowych i tak dalej, ale właśnie nie wiedzą, jak sporządzić umowę, jak z klientem rozmawiać, jak tego klienta pozyskiwać, jak dalej się z nim komunikować, na co trzeba uważać, czy brać przedpłaty, jak umówić się z klientem, że na przykład najpierw on musi dosłać jakąś partię materiału, dopiero zaczynamy pracę nad stroną, żeby to się wszystko nie rozwlekało w czasie, więc jeżeli masz już taką firmę i prowadzisz ją 3, 4, 5 lat, no to już się trochę pewnie przejechałeś i osobę początkującą, która dopiero jest na poziomie, ty jesteś powiedzmy gdzieś na, nie wiem, w skali od 0 do 10, to jesteś na 7, no to jeżeli ktoś jest na poziomie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to może się od Ciebie bardzo dużo nauczyć, tak? Ty nie musisz być nie wiadomo jakim wyjadaczem, ale te osoby totalnie początkujące mogą się od Ciebie bardzo dużo nauczyć, więc może warto tą swoją wiedzę właśnie spakować, więc Ty masz niewykorzystane zasoby wiedzowe, ja mam niewykorzystane zasoby materialne, możemy połączyć siły, zapraszam Cię do nas i możemy Ci pomóc to wszystko zorganizować. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko, więc jeżeli podobało Ci się to wideo, to oczywiście daj łapę w górę, zachęcam Cię do tego, żebyś komentował, subskrybuj nasz kanał. I jeżeli jeszcze tego nie masz, to pobierz sobie e-booka oraz audiobooka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Zatem pomyśl jeszcze raz, jakie są niewykorzystane zasoby w Twojej firmie. Na dzisiaj to tyle, do jutra, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy klient mówi nie. W wielu branżach bardzo często jest tak, że klienci przychodzą, rozmawiają z nami, wypytują, a później stwierdzają, że jednak nie chcą skorzystać z naszych usług. I wiele osób stwierdza, że no jeżeli nie, to nie, no klient był, zapytał, ale gdzieś poszedł, być może skorzystał z usług konkurencji. I to jest bardzo złe podejście, ponieważ klient mówi nie na ten moment. I bardzo ważne jest to, żebyś Ty utrzymał relację z tym klientem, ponieważ jego sytuacja się zmienia. Może być tak, że klienta rzeczywiście nie stać na Twoje usługi, ale jutro może wygrać w totka, może dostanie spadek, a jeżeli to jest kobieta, to może wyjść bogato za mąż. Albo na przykład w drugą stronę też tak może być, tak, że gość się bardzo dobrze ożeni, pozna bardzo, bardzo majętną kobietę i również może dysponować zupełnie innymi zasobami, albo założy firmę, albo dostanie awans. Różne rzeczy się mogą stać, więc sytuacja klientów też się zmienia. Może być też tak, że on w danym miesiącu
po prostu gdzieś wydał pieniądze, może sobie kupił jakieś meble, może miał naprawdę bardzo dużo innych wydatków i na ten moment to, co Ty proponujesz, to jest ponad jego kieszeń. Ale warto o tym pamiętać, tak? Warto z tym klientem utrzymać relację, bo Ty nie wiesz, jak jego sytuacja będzie wyglądała za miesiąc, za dwa, za trzy. Więc tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby pilnować cały czas tego klienta. Podam Ci teraz konkretny przykład. Mam kolegę, który robi strony internetowe i u niego bardzo często jest tak, że ktoś dzwoni, pisze maila, a jakby to wyglądało i tak dalej. No i rozmawiają, on podaje wycenę i czasami jest tak, że klient po prostu mówi nie, to jest za drogo i idzie do konkurencji. No i spotkaliśmy się, on mówi, wiesz co, no ludzie rozmawiają, wypytują, ja nie chcę schodzić, nie chcę gdzieś tam robić za jakieś marne grosze tych stron internetowych, tylko chcę być w takiej lepszej półce. No więc mu mówię, ale obdzwoniłeś tych ludzi, zadzwoniłeś do nich, którzy powiedzieli nie? No tak na mnie patrzy, no nie. Mówi, no to zadzwoń. Zadzwoń, ponieważ to są często pieniądze, które leżą na stole i tylko wystarczy się po nie schylić. No i rzeczywiście to jest tak, że czasami trzeba zadzwonić, zapytać się, co słychać, czy klient jest zadowolony z innej firmy, którą wybrał, jak idzie współpraca, co powinieneś poprawić u siebie. No bo jeżeli klient wybrał konkurencję, no to warto się zapytać, ale wie pan co, to a dlaczego pan wybrał inną firmę? Albo co możemy poprawić u siebie, żeby na przyszłość nie stracić takiego klienta jak pan? Bo jak powiesz, dlaczego pan wybrał inną firmę, no to on znajdzie jakieś powody, ale jak powiesz, co możemy u siebie poprawić, żeby nie stracić takiego klienta jak pan, albo żeby przyciągać takich klientów jak pan, no to on powie, no, że troszeczkę cenowo, a może nie podobała mu się komunikacja, a może za długo odpisywałeś na maile i tak dalej, więc dostaniesz też jakieś konkretne informacje. Ale często jest też tak, że jak zadzwonisz do tego klienta, to możesz go odzyskać. Możesz go po prostu odzyskać. Często jest też tak, właśnie na przykładzie tego mojego kolegi, on zadzwonił, no i rozmawia, jak tam się układa współpraca, czy są zadowoleni z usług konkurencji i tak dalej. No i ci klienci nie byli zadowoleni, ale wstydzili się do niego zadzwonić. Po prostu wstydzili się do niego zadzwonić, no bo co mieli powiedzieć? No jednak nie wybraliśmy pana, bo wydawało nam się za drogo, wzięliśmy jakichś tam innych. No i jak tutaj teraz znowu nawiązać tą współpracę, tak się trochę obawialiśmy, nie wiedzieliśmy co zrobić. Naprawdę często jest tak, że klienci wstydzą się po prostu do Ciebie zadzwonić. Natomiast znacznie łatwiej jest im podjąć taką rozmowę z Tobą, jeżeli Ty zadzwonisz, tak? Więc to jest dla nich o wiele prostsze. Jeżeli zadzwonisz się zapytać, co słychać, czy są zadowoleni, jak im się układa współpraca, to może być tak, że będzie im łatwiej i powiedzą, a proszę Pana, no wybraliśmy tych tańszych, ale to była zła decyzja, nie? Żałujemy, że jednak nie zdecydowaliśmy się na Pana. No i tu już masz jakieś pole do rozmowy. Ponieważ, zobacz, konkurencja coś mogła spaprać, tak? Po prostu mogła coś spartaczyć. Mogła być zła komunikacja, mogli nie odpisywać na maile, mogli zawalać terminy i to są wszystko powody, że jak się sparzą, sparzyli się na tych właśnie, powiedzmy, na Twojej konkurencji, która robiła coś taniej, ale po łebkach, no i stwierdzałem, że no jednak warto wrócić do profesjonalisty, czyli do Ciebie, tak? I jak Ty tak zadzwonisz, no to wykazujesz taką autentyczną troskę o klienta, że kurczę, nie wybraliśmy tego gościa, on jednak do nas zadzwonił, zapytał się, co słychać, taki, no widać, że naprawdę on do tego podchodzi porządnie, a nie ci partacze, których wybraliśmy, okej, to wracamy do niego. Więc bardzo często jest tak, że ci klienci mogą do Ciebie wrócić, no bo jest jakaś grupa osób, która po prostu musi się sparzyć, musi się przekonać na własnej skórze, że czasami jak chcesz być oszczędny, to płacisz dwa razy. No tak, tak to często wygląda. Więc jeżeli robisz strony www, jeżeli jesteś fotografem ślubnym, no i miałeś jakieś rozmowy z młodymi parami, ale jednak oni, no tak, porozmawiali z Tobą i nic się nie wydarzyło, dalej, albo może sprzedawałeś samochód i ktoś dzwonił, ale nie masz dalej konkretnego klienta, ale ileś osób dzwoniło, no to zadzwoń z powrotem, tak? Zadzwoń, czy się zdecydowali, tak? Czy może rozglądają się za czymś innym. Wykaż taką autentyczną troskę o tego klienta. Może jesteś architektem i też przychodzą do Ciebie ludzie, rozmawiają o tych projektach, no ale właśnie rozmawiają, wypytują się i później nie wiadomo, co się z nimi dzieje, to też trzeba ich obdzwonić. Tak samo jest w sklepach internetowych, że na przykład ktoś już wypełnił cały formularz, był zdecydowany na jakieś konkretne produkty, wypełnił formularz, wpisał imię, nazwisko, adres e-mail, podał swój telefon, ale jednak nie dokonał transakcji, no to jeżeli masz go w systemie, że był w koszyku, ale nie opłacił, to zadzwoń, zapytaj się, co się stało, jak możesz pomóc. I okaże się, że sporą część tych osób, które już były w koszyku, naprawdę możesz odzyskać i oni mogą dokończyć te zakupy, może to zostać po prostu sfinalizowane. Zatem wszystkie osoby, które u Ciebie były, które rozmawiały, a jednak nie kupili, obdzwoń tych wszystkich, albo właśnie zdecydowali się na Twoją konkurencję, po prostu zadzwoń, zobaczysz, że będziesz miał naprawdę wspaniałe efekty. Wyjdź tak aktywnie, wykaż taką autentyczną troskę o klienta, wierz mi, że sporo zamówień możesz w ten sposób odzyskać, sporo klientów przyjdzie do Ciebie, bo tak jak mówię, konkurencja mogła coś spartaczyć, mogli coś zrobić źle, mogą się źle komunikować, mogą zawalać terminy, a klient zwyczajnie może się wstydzić znowu do Ciebie zadzwonić, więc ułatw mu to i wyjdź z tą inicjatywą. Więc teraz weź sobie listę osób, sporządź taką listę, z kim się kontaktowałem przez ostatnie pół roku. Zobacz, jeżeli miałeś 100 osób, które się do Ciebie odzywało, a podjąłeś współpracę tylko z 20 osobami,
no to zadzwoń do tych pozostałych 80. Zadzwoń po prostu do nich, zapytaj się, co się stało, kogo wybrali, co i jak i okaże się, że spora część tych ludzi zostanie Twoimi klientami. I to tyle w dzisiejszym nagraniu, więc jeżeli podobało Ci się to wideo, było dla Ciebie wartościowe, dało Ci do myślenia, no to wbij kciuka w górę, subskrybuj nasz kanał, pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Obserwuj mnie także na Snapchacie. Wszystkie informacje masz poniżej tego wideo w opisie, także szczerze Cię zachęcam do obserwowania również kolejnych porannych inspiratorów. Widzimy się jutro o 6:30. Trzymaj się, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiać o tym, żebyś zrobił w swoim biznesie efekt wow. Jeżeli prowadzisz firmę i działasz nawet na bardzo konkurencyjnym rynku, to można się bardzo łatwo przebić, dbając o szczegóły, wywołując u klientów właśnie ten efekt wow. Ponieważ zobacz, kiedy Ty ostatni raz coś kupowałeś i byłeś taki mocno zaskoczony? Przypomnij sobie, czy w ostatnim miesiącu, dwóch miesiącach, trzech miesiącach prawdopodobnie masz problem z tym, że gdzieś robiłeś jakieś zakupy i byłeś taki niesamowicie zaskoczony tym, co się wydarzyło. Albo jakąś przemiłą obsługą, albo jakimś telefonem, albo jakąś inną rzeczą, która po prostu złapała Cię wręcz za serce. Ale takie rzeczy są potrzebne, żeby utrzymać klientów w biznesie i żeby ludzie zaczęli o Tobie mówić. Więc właśnie o to chodzi, że warto ludzi zaskakiwać. I to nawet często nie tylko tych, którzy u Ciebie kupili, ale także próbuj zaskakiwać tych, którzy u Ciebie nie kupili. Oni wtedy chętnie zostaną Twoimi klientami, prędzej czy później do Ciebie przyjdą. I teraz jak możesz taki efekt wow wywołać? Możesz zadzwonić. Zobacz, ja jakiś czas temu robiłem bezpłatne konsultacje. Na swoim blogu dałem ogłoszenie, że można się umówić na konsultacje. Później tym wszystkim osobom, które się zapisały, wysłaliśmy maila i w tym mailu było napisane, że będzie dzwoniła jedna z osób z mojego zespołu i po prostu umówi konkretny dzień i konkretną godzinę, kiedy mogą się odbyć te bezpłatne konsultacje. Ale tak wyszło, że w końcu ja zacząłem dzwonić sam. I jak dzwoniłem do tych ludzi i też dzwonię i mówię, cześć, z tej strony Bartek Popiel z bloga Liczy się wynik, zapisywałeś się na moje konsultacje, to też po drugiej stronie było, jak to? To Ty sam dzwonisz? O ja, ale fajnie. Także ci ludzie byli tacy bardzo zaskoczeni. Ta rozmowa była taka sympatyczna. Bardzo się cieszyli, no bo gdzieś tam mnie widzą zazwyczaj tylko na ekranie swojego komputera, monitora, ekranu, telefonu, tak jakąś moją gadającą głowę. A tutaj mogliśmy chwilę porozmawiać przez telefon. No i też to było, widziałem tą reakcję, znaczy nie widziałem, ale słyszałem, że zrobiło to na nich takie wrażenie, że zadzwoniłem osobiście. Czasami możesz dać produkt jakiś w bonusie, czyli coś dodatkowego. Na przykład kiedyś też zamawiałem buty do biegania i razem z butami dostałem jeszcze magnes na lodówkę i dostałem krówki, no i na krówkach też było logo. I sprawdzałem to, na Allegro możesz za 40 parę złotych zamówić 80 krówek, to jest kilogram. I papierek jest z logo Twojej firmy, więc wysyłasz towar, plus jeszcze możesz dać właśnie cukierki z logo Twojej firmy. No i to jest coś, co klient zje, tak on tego smakuje, więc to dodatkowe zmysły tak naprawdę uruchamiasz. Jakaś dodatkowa, fajna korzyść związana z Twoim konkretnym biznesem. Możesz wysłać kartkę, zadzwonić na urodziny, jeżeli wiesz, kiedy klient ma urodziny. Działasz na przykład w rynku nieruchomości, gdzie podpisuje się konkretną umowę, spisujesz sobie PESEL osoby, która od Ciebie wynajmuje, no to masz to podane na tacy. Po prostu jeżeli masz PESEL swojego klienta, to masz to podane na tacy. Więc trzeba od razu zanotować, kiedy ma urodziny. Jak tylko jest taka sposobność, to można zadzwonić, złożyć życzenia. I to są takie proste rzeczy. Tak samo, jeżeli handlujesz czymś w internecie, prowadzisz sklep internetowy, handlujesz na Allegro i nieważne czym, czy to są ubrania, czy to jest elektronika, czy cokolwiek innego, to możesz zadzwonić i zapytać, czy po prostu paczka doszła. I wiesz, ja mieszkam w małej miejscowości. Często jest tak, że nawet nie opłaca mi się gdzieś, wiesz, odpalać samochodu, żeby jechać do sklepu, więc wolę zamówić z internetu, bo po prostu wychodzi mnie to taniej, no i nie tracę czasu na jakieś tam dojazdy, więc dużo rzeczy zamawiam z internetu i to jest naprawdę święto, jeżeli ktokolwiek zadzwoni się, zapyta, czy to o stan paczki, czy o to, czy w ogóle doszła. Tak naprawdę jak tu mieszkam ponad 2 lata, 2,5 roku, to zdarzyło się to tylko i wyłącznie raz, jak zamawiałem dosyć drogi sprzęt do nagrywania, no to zadzwonił ktoś z tego sklepu i się po prostu zapytali, czy paczka doszła, czy nic się nie stało, czy wszystko jest ok, czy jestem zadowolony. I to było naprawdę niesamowite. I oni to zrobili, jak ja kupowałem rejestrator dźwięku, natomiast później, kiedy kupowałem 2 dodatkowe mikrofony z mikroportami, właśnie jeden mam teraz na sobie, na drugi mamy schowany, ale to są, te mikrofony nam służą do wywiadów, to nawet się nie zastanawiałem, nawet nie szukałem u konkurencji, od razu zrobiłem zamówienie u nich. To było takie proste. Wystarczył jeden telefon, a pozyskali drugie zamówienie, no naprawdę znaczną kwotę, tak? I jestem lojalnym klientem, bardzo mi się podoba ich podejście. Co jakiś czas jeszcze ktoś zadzwonił, zapytał się, że gdybym potrzebował jakiejś pomocy technicznej, coś z ustawieniami, no to oni chętnie pomogą, tak? Więc to są takie niesamowite sprawy. Ostatnio prowadziłem konsultację z klientem, który sprzedaje kieliszki Swarovskiego. Znaczy, kieliszki są zdobione kryształkami Swarovskiego i jest to pięknie
naprawdę zrobione. Czyli masz dwa kieliszki w takim bardzo ładnym pudełeczku, wyściółka jest zrobiona z takiego satynowego podłoża, no idealna rzecz na prezent. I właśnie też ustaliliśmy coś takiego, żeby jak on wysyła paczkę, no to u niego to jest wręcz naturalne, prawda? Ja mówię, no to zadzwoń. Zadzwoń, zapytaj się, czy paczka doszła, no bo wysyłasz szkło, więc coś się mogło stać po drodze. Mimo że tam zawsze ma oczywiście odpowiednio to opakowane, oklejone, jest to ostrzeżenie, że z tą paczką ostrożnie, bo jest przesyłane szkło, no to mówię, zadzwoń i się zapytaj po prostu, czy paczka doszła. Jeżeli na przykład z tej rozmowy wyjdzie, że ktoś kupuje to dla pary młodej na prezent, albo dla rodziców, albo cokolwiek, no to znowu po miesiącu czy po dwóch można zadzwonić, że dzień dobry, ja wysyłałem do Państwa miesiąc temu kieliszki zdobione tymi kryształkami, chciałem się zapytać tylko, czy rodzicom podobał się prezent. No i jeżeli naprawdę się podobał, to oni to przeżyją ponownie, opowiadając temu właścicielowi, tak? Tak, rodzice byli zachwyceni, mama to się cieszyła, mówiła wow, jak będą opowiadali o tym, no to ponownie przeżyją reakcję tych rodziców na ten prezent. I to jest bardzo ważna rzecz, że będziesz się kojarzył z tymi takimi pozytywnymi emocjami. I naprawdę to można zrobić w każdym biznesie. Jeżeli na przykład masz salon fryzjerski, no to można na przykład częstować gości jakąś lampką wina, mogą być pokrojone jakieś kabanoski, oliwki, kawałki sera i tak dalej. Takie proste rzeczy. Tak można obdzwonić klientki, że słuchaj, następnym razem nie przyjeżdżaj samochodem, tak? Bo jeżeli tam czekasz na swoją kolej, no to możesz się napić lampeczkę wina. Ileż to cię kosztuje? No w ciągu dnia niech ci zejdą nawet 3 butelki, no to dobre wino już tam, nie wiem, 25-30 zł, to wydasz stówkę, no a tak naprawdę jedno dobre czesanie, no to już ci się to spokojnie zwraca, tak? Więc takie małe rzeczy, a to powoduje, że ludzie zaczynają o tym mówić. Tak samo może być w zakładach typu mechanika samochodowa, czy wymiana opon. Mnie to strasznie zawsze wkurza, że jadę gdzieś do mechanika albo wymienić opony, no i tak naprawdę klient bardzo często nie ma się gdzie podziać. On tak się wałęsa, gdzieś tam chodzi koło tego samochodu, nie wie, czy ma zagadać do tego mechanika, gdzieś tam chodzi. No, brakuje takiego po prostu kąta, a to jest takie proste. Wystarczyłyby dwie sofy, jakiś telewizor, jakieś gazetki, zapytać się, czy się napije kawy, herbaty, jakieś woda, sok, jakieś ciasteczka położone i już ten klient ma co ze sobą zrobić, bo czasami jest tak, że oczywiście przyjeżdża, zostawia auto, no i jeżeli ma blisko, to może wrócić do domu na pieszo, albo przyjedzie na dwa samochody, no i ktoś go zabierze, no ale czasami jest tak, że wymiana czegoś trwa pół godziny i nawet nie opłaca mu się ruszać i nie za bardzo ma co ze sobą zrobić. I to jest takie proste, żeby przygotować dla tego klienta jakiś taki konkretny kąt. Tak samo może być z jakimś dodatkowym materiałem, coś co ubogaci trochę to, co ty sprzedajesz. Na przykład, jeżeli prowadzisz sklep ogrodniczy, masz jakieś tam grabie, nawozy, łopaty, nasiona i tak dalej, no to możesz zrobić jakąś prostą prezentację. To może być nawet nagrane w PowerPoincie, znaczy prezentacja w PowerPoincie, nagrane programem Camtasia, gdzie tylko będzie głos, albo jak chcesz, to może być też widoczna twoja głowa w takim małym okienku i po prostu będziesz, nagrasz wideo, w którym będziesz tłumaczył, jak dbać o tą trawę, tak? Jak ją nawozić, jak przygotować ziemię, co tam powinno być zrobione, zanim w ogóle zostanie posiana ta trawa, a jak zostanie posiana, no to co później, tak, jak ją podlewać, na co trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. I to już jest jakaś dodatkowa wartość, a poza tym, no ten właściciel tego sklepu, no wchodzi na taką rangę eksperta, prawda, no bo doradza, daje jakieś fachowe wskazówki. Taki zachwyt doskonale potrafi wywołać firma Apple, gdzie jak kupujesz iPhone'a i go wyjmujesz z pudełeczka, no to jest cały rytuał, to jest po prostu pięknie wszystko zapakowane. Mało tego, jak kupujesz laptopa, tak, masz na przykład tam tego Notebook Air, no i otwierasz go, to on jest sprzedawany w stanie standby, czyli podnosisz ekran i już masz komunikat, że twój komputer jest gotowy do działania. Nie musisz ładować baterii i tak dalej, wszystko już, on już jest gotowy do pracy, tak? Więc to są takie małe rzeczy, ale one naprawdę wywołują niesamowity efekt wow. I naprawdę, to nie muszą być drogie rzeczy, więc pomyśl, w jaki sposób, co ty możesz zrobić z takich drobnych, małych rzeczy, żeby twój klient był zachwycony, żeby on się po prostu cieszył. Możesz wysyłać właśnie jakieś kartki, może nawet sam przygotujesz jakieś kartki, też swego czasu coś takiego robiliśmy, że wysyłaliśmy kartki klientom. Może zadzwonisz na urodziny, w rocznicę ślubu i tak dalej, i tak dalej. To są takie drobne rzeczy, które mogą spowodować, że po prostu złapiesz klienta za serce. I w dzisiejszym nagraniu to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta wskazówka. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw komentarz pod spodem, napisz, czym się zajmujesz, co robisz, w jaki sposób u Ciebie możesz wywołać taki efekt wow. Daj oczywiście łapę w górę, no i będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujesz ten kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia i więcej takich wartościowych treści. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6:30. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, jak potężne jest zbieranie opinii.
Nieważne, czy ty prowadzisz sklep stacjonarny, czy komis samochodowy, czy prowadzisz biznes w internecie, jasne jest to, że ty jako sprzedawca no będziesz chwalił to, co sprzedajesz, prawda? Będziesz chwalił, że masz super samochody, że masz szybką dostawę, że twoje przesyłki zawsze dochodzą na czas, że twój produkt czy towar jest po prostu nieskazitelny. I to jest jasne, że ty będziesz się promował, ale ludzie temu nie ufają. Po prostu, ludzie temu zwyczajnie nie ufają. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś budował ten dowód społeczny. Ja to widzę także u siebie nawet na blogu, że wiesz, jak już mamy artykuł, który powiedzmy ma, nie wiem, 100-150 lajków i wrzucę go po raz ponowny na Facebooka, to szybciej zdobywa kolejne polubienia. Tak samo jak już jest dużo udostępniej, no to znowu jeszcze więcej ludzi udostępni. Tak to po prostu działa, czyli inni dali lajka, to ja też dam. Inni udostępnili, to ja też udostępnię. Inni kupili, no to ja też kupię. Zatem warto nawet zrobić czasami coś za darmo, żeby tylko zebrać dobre referencje. I te referencje później warto publikować na Facebooku, na swojej stronie internetowej, na swoim blogu. Niech to się przewija przez różnego rodzaju materiały, ale ludzie to będą widzieli. Ja co jakiś czas wrzucam tego typu referencje również na Facebooka, na swój fanpage i oczywiście tego typu opinia zbierze mało klików, tak mało osób to polubi, ale prawda jest taka, że ludzie to widzą. I jest coś takiego, że za każdym razem jak to wrzucam, to za chwilę pojawiają się kolejne zapytania o konsultacje. No to jest po prostu niesamowite, ale jest to do przewidzenia, że jak wrzucę opinię na temat konsultacji, że ktoś był zadowolony, tak, że wygenerowały mu dużo pomysłów, że sprzedaż skoczyła czy coś innego, no to za chwilę są kolejne zapytania. I właśnie najlepsze opinie są takie, żeby klient ci napisał, jak jego sytuacja wyglądała wcześniej, później spotkał Ciebie i co to zmieniło w jego życiu, tak? Czyli właśnie coś w stylu takim, że a, mój biznes był w ruinie, nie radziliśmy sobie ze sprzedażą, wszystko było źle poukładane i zaryzykowałem, wykupiłem sobie konsultację u Bartka, dostałem mnóstwo pomysłów, dostałem konkretne rozwiązania, no i teraz możemy się pochwalić tam dwucyfrowym wzrostem sprzedaży miesiąc do miesiąca, rośniemy jak burza, wszystko jest poukładane, więc korzystamy oczywiście dalej z usług Bartka i jesteśmy bardzo zadowoleni. Tego typu opinie byłyby najlepsze, tak? Gdyby klient mógł Ci napisać, jak wyglądała jego sytuacja wcześniej, trafił do Ciebie i jak wygląda teraz. To są naprawdę niesamowicie mocne opinie. Zobacz, jak robi to mój kolega Kamil Kowalski, który jest właścicielem sklepu bunet.pl, bunet.pl. To jest, on sprzedaje takie kolczyki, przypinki, różnego rodzaju takie gadżety i ma mnóstwo opinii od swoich klientów, dosłownie setki opinii od swoich klientów. Mało tego, na samym początku nawet zadaje takie pytania pomocnicze, że jeżeli nie wiesz, jak napisać opinię, no to tu masz kilka pytań, tak? Czyli czy byłeś zadowolony z dostawy, czy jesteś zadowolony z produktu, czy Ci się podoba i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tych takich pytań pomocniczych, ludzie piszą opinie i to niesamowicie uwiarygadnia jakby wszystko, co on robi. No bo wiadomo, że ty jako sprzedawca będziesz się chwalił, tak? Będziesz zachwalał, że produkty są dobre, że są super, że jesteś rzetelny, że jest wysoka jakość. Każdy mówi, że jest wysoka jakość, ale co to konkretnie znaczy? Z czego wynika ta jakość, tak? Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyś dawał takie opinie klientów, jakich ludzi chcesz przyciągnąć. Przykładowo, jeżeli ja robiłem szkolenie w 2014 roku, takie szkolenie z marketingu, to się nazywało Marketing Machine, to dawałem opinie osób, które mają swoje firmy, właścicieli biznesów, osoby, które już mają jakieś swoje biznesy. Dzięki temu przyciągałem więcej takich osób, bo jeżeli oni sobie przeczytali, że tak, prowadzę sklep taki i taki, dzięki wskazówkom Bartka rozwinęła mi się sprzedaż i tak, takich opinii było kilka, no to jakby kolejne osoby, które ja chciałem przyciągnąć, czytały te opinie, to nawet jeżeli byli tacy trochę sceptyczni, a nie wiem, czy to zadziała w mojej firmie, czy to zadziała w moim biznesie, to jak przeczytali te opinie, to stwierdzali, okej, w sumie, jeżeli u nich to zadziałało, no to ja też skorzystam. To tak po prostu działa, więc naprawdę wykorzystuj tego typu rzeczy. Zbieraj te opinie, to jest potężna rzecz, to jest naprawdę potężna rzecz. Jeżeli prowadzisz komis, to możesz robić zdjęcia, wiesz, że jest jakiś, jest sobie człowiek, który kupił u Ciebie samochód, no i trzyma kluczyki, a za nim stoi to auto, tak? I rób takie zdjęcia pamiątkowe, zbieraj to po prostu i to naprawdę jest niesamowite. Tak samo jak napisałeś książkę, czy cokolwiek innego. I widzisz, to co powiedziałem, jeżeli chcesz przyciągnąć przedsiębiorców, to w opiniach musisz mieć opinię przedsiębiorców. Natomiast jak na przykład sprzedawaliśmy też kurs przeznaczony dla uczniów i studentów, to się nazywało Strategie Nauki Geniuszy, to w ofercie mieliśmy opinię uczniów, że tak, dzięki temu kursowi zdałem maturę, dzięki temu kursowi wreszcie mam czas na swoje hobby i pasje, bo nauczyłem się jak szybko czytać, jak się szybciej uczyć i tak dalej, więc bardzo ważne jest to, żeby opinie w danej ofercie były takie, do jakich ludzi jest kierowana oferta. To jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że ta wskazówka Ci się podobała. Zastosuj to w swoim biznesie, zbieraj te opinie. Jeżeli jeszcze nie masz opinii od swoich klientów, to obdzwoń ostatnich iluś tam klientów, zadzwoń, czy mogą Ci napisać referencje. I pamiętaj, żeby teraz przy każdej kolejnej transakcji prosić nowych klientów o to, żeby zostawili opinię na temat Twojego biznesu. Czy są zadowoleni, jak było wcześniej, jak jest teraz, co to zmieniło w ich życiu, czy są zadowoleni z dostawy, z produktu, z jakości. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Zatem kolekcjonuj to. Mam nadzieję, że ta wskazówka Ci się podobała. Jeżeli tak, to
oczywiście zostaw kciuka w górę, zostaw komentarz, będzie mi bardzo miło, jak będziesz subskrybował nasz kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych materiałach wideo, w których są zawarte tego typu wskazówki. Zatem na dzisiaj to tyle, widzimy się jutro o 6:30. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Twoja baza wyjściowa. Mam do Ciebie jedno pytanie. Czy Twoja rodzina, czy Twoi znajomi, czy Twoi przyjaciele wiedzą, co Ty robisz? Czy wiedzą, jaką masz firmę, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, co oferujesz? Być może nie. Bo być może prowadzisz komis, a może sprzedajesz garnitury, a może suknie ślubne, a może buty, a może handlujesz elektroniką. To czy Twoi znajomi, czy osoby, z którymi miałeś kiedykolwiek kontakt, czy to w pracy, czy w liceum, czy na studiach, czy oni wiedzą, że Ty masz takie coś w ofercie? Jeżeli nie, no to masz problem. Widzisz, to jest stara technika, bo dzisiaj wszyscy się opierają tylko, że trzeba się reklamować na Facebooku, trzeba się reklamować w AdWordsach, a często takie stare, proste techniki, które są niebywale skuteczne, odchodzą w zapomnienie, a one naprawdę dają czasami spektakularne efekty. Widzisz, ja mam klienta, który sprzedaje piękne kieliszki zdobione kryształkami Swarovskiego. Zresztą wspominałem Ci o nim w jednym z ostatnich nagrań i zapytałem go, czy nie wkurza Cię to, że Twoi znajomi, Twoi przyjaciele, Twoja rodzina chodzą na różnego rodzaju imprezy i nie kupują u Ciebie tych kieliszków na prezent? Nie denerwuje Cię to? No i on stwierdził, no trochę jest to takie wkurzające, no bo faktycznie mają różnego rodzaju imprezy, no i kupują inne rzeczy zamiast te moje ładne kieliszki. To naprawdę wygląda wszystko zjawiskowo. Ale prawda jest taka, że to nie jest ich wina. I to jest tak samo być może u Ciebie. Być może Ciebie też wkurza, że prowadzisz sklep odzieżowy, a Twoje koleżanki, Twoi znajomi, Twoja rodzina kupują ubrania gdzieś indziej. Albo że masz sklep z garniturami, no i też kupują garnitury u kogoś innego. Albo buty, albo elektronikę, czy cokolwiek innego. Albo naprawiają samochód. Jeżeli masz mechanikę samochodową, to też naprawiają gdzieś indziej, a nie u Ciebie. I prawda jest też taka, że nie robią tych zakupów u Ciebie, bo nawet nie wiedzą, że takie coś masz. To jest w Twoim interesie, to jest Twój biznes. To Ty powinieneś o to zadbać, żeby każdy, z kim miałeś kontakt, wiedział dokładnie o tym, co Ty robisz. Zatem siadasz i robisz taką listę. Musisz to po prostu zrobić. To jest dzień roboty, ale wierz mi, że jeżeli to zrobisz dobrze i przysiądziesz i obdzwonisz tych wszystkich ludzi, to zarobisz bardzo dużo pieniędzy. Zatem siadaj i zrób listę. Bliżsi znajomi, dalsi znajomi, ludzie ze studiów, ludzie z liceum, rodzina, tak? Być może masz jeszcze takie osoby w kontaktach na jakichś portalach, Golden Line, właśnie na Facebooku, może jeszcze odśwież konto na naszej klasie. Po prostu sprawdź, do kogo masz namiary. To mogą być także ludzie, z którymi kiedyś pracowałeś. Jeżeli zmieniałeś pracę 2, 3, 4 razy, no to prawdopodobnie tam byli jacyś inni pracownicy, więc odśwież te kontakty, po prostu spróbuj te osoby znaleźć. I to jest właśnie metoda, którą możesz skopiować od wielu biznesów, które działają w modelu network marketingu, gdzie tam to właśnie działa tak, że trzeba zrobić tą listę, no i później mówić tym ludziom o tym biznesie. No tylko, że Ty nikogo nie będziesz rekrutował, ok? Nikogo nie rekrutujesz, tylko po prostu masz poinformować o tym, co Ty robisz, ale w taki dosyć przyjazny sposób. Tu nie chodzi od razu o jakieś sprzedawanie, nie, nie, absolutnie nie. Ale bardzo ważna uwaga, nie możesz nikogo pomijać. To jest piekielnie ważne, nikogo nie pomijaj. Nie podchodź do tego tak, że no ja pamiętam, chodziłem z tą osobą do szkoły, ona była taka cicha, szara myszka, to nie, to do niej nie dzwonię. To jest bez sensu. To jest błąd, to jest naprawdę ogromny błąd, ponieważ nie wiesz, jak sytuacja tej osoby wygląda dzisiaj. Hej, jak chodziliście razem do liceum czy na studia, no to wiesz, przez 5-10 lat, to się, czy nawet więcej, to sytuacja się mogła zmienić naprawdę diametralnie. Może ta osoba dzisiaj ma świetną pracę, może dostała jakiś spadek, może ma świetnie prosperujący biznes. Skąd wiesz? Nie wiesz tego, tak? Zatem czasami to może być tak, że rzeczywiście w życiu tej osoby niewiele się zmieniło, ale jej znajomości mogły się bardzo zmienić, tak? Nigdy nie wiesz, kogo ta osoba dzisiaj zna. No przyznaj, czy Twoje znajomości nie zmieniły się przez ostatnie 5 lat? Czy nie poznałeś zupełnie innych ludzi? Prawdopodobnie poznałeś. Zatem właśnie o to chodzi, żeby nie możesz się tego obawiać. Ja wiem, że z tymi telefonami to może być taki problem, że no ale jak to zadzwonię i co mam powiedzieć, tam nie odzywałem się do tej osoby 10 lat. No ale zobacz, co Ci szkodzi? Tak naprawdę co masz do stracenia? Co najgorszego może się stać? Ta osoba powie, o no, albo powie, że fajnie, że dzwonisz i tam pogadacie, albo powie, że nie, nie, w sumie wiesz co, w ogóle nie jestem zainteresowany, nara. No i co się stanie? No nic się nie stanie, prawda? Nic się nie stanie. To będzie trochę takie, jak wiesz, jakbyś wyszedł biegać, dawno nie biegałeś i nagle, o dobra, słoneczko świeci, idę biegać. I zrobiłbyś od razu 15 km, no to na początku będziesz odczuwał jakieś tam zakwasy, ale jak pójdziesz biegać drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, to po jakimś czasie to po prostu minie. To jest właśnie taki ból. Musisz przeżyć te pierwsze zakwasy i później to dzwonienie już pójdzie o wiele prościej. Chodzi o to, żeby to były takie proste telefony, czyli dzwonisz, pytasz o rodzinę, pracę, biznes, nic nie sprzedajesz. To jest właśnie bardzo ważne. Ty masz tylko się skontaktować. Zapytaj, słuchaj, co u Ciebie, co teraz robisz, czym się zajmujesz, tak? Takie proste sprawy. Chciałbyś się dowiedzieć, co się zmieniło w życiu tej osoby. I
prawdopodobnie oni Ciebie też zapytają, no a jak to wygląda u Ciebie? No i wtedy powiesz, słuchaj, ja dzisiaj sprzedaję kieliszki, ja dzisiaj mam tam sklep z ubraniami, prowadzę mechanikę samochodową, robię to i to, więc i tu właśnie o to chodzi, żeby nie sprzedawać tak bezpośrednio, więc możesz powiedzieć coś takiego, więc wiesz, gdyby ktoś z Twojej rodziny albo ze znajomych był zainteresowany, no to skieruj tą osobę do mnie, żebyś nie sprzedawał tej osobie, tylko powiedz, jeżeli ktoś z Twojej rodziny albo znajomych byłby zainteresowany, no to pamiętaj, że ja się czymś takim zajmuję, że my coś takiego mamy. I ileś z tych osób, tak naprawdę, do których dzwonisz, prawdopodobnie się zainteresuje. Zapytaj się, słuchaj, mogę Ci podesłać maila, podaj mi maila, ja Ci tam wyślę adres strony naszego fanpage'a, to sobie tam dokładnie zobaczysz, co my robimy. To jest takie proste, tak? I to właśnie tak działa, zatem po zakończeniu tego nagrania wideo, jeżeli martwisz się, że trochę mam za mało klientów, trochę mam za małą sprzedaż, zrób listę osób, z którymi studiowałeś, z którymi chodziłeś do liceum, kogo znasz, kogo masz na Facebooku, kogo masz w telefonie, kogo masz jeszcze na koncie na naszej klasie, odśwież te wszystkie znajomości, poproś o numer, może gdzieś tam się skontaktuj innymi kanałami, jeżeli nie masz numeru, no to wyślij prywatną wiadomość na Facebooku, słuchaj, możesz mi podać swój numer, bo chciałbym do Ciebie zadzwonić i naprawdę warto to zrobić. Przysiądź do tego, zrób to raz a porządnie i wiele z tych osób przyjdzie zrobić u Ciebie zakupy. Często nie robią tych zakupów u Ciebie, chociaż kupują te towary, ale nie robią ich u Ciebie, bo nawet nie wiedzą, że Ty coś takiego masz. Zatem to po Twojej stronie leży, żeby zadbać o swój biznes i po prostu odświeżyć tą bazę. Jeżeli zrobisz to dobrze, no to oni Cię będą polecali. Jeżeli połączysz to z tymi rzeczami, o których mówiłem wcześniej, czyli zrobisz dobry efekt wow, dobrze zadbasz o klienta, będziesz pilnował tego kontaktu, co jakiś czas się przypomnisz, odświeżysz, to naprawdę to sprawi, że olbrzymia ilość Twoich znajomych będzie robiła u Ciebie zakupy, to jeszcze mało tego, będą polecać Cię dalej swoim znajomym i rodzinie. Właśnie to wszystko sprawi, że Twój biznes będzie rósł jak na drożdżach. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia jutro o 6.30 i pamiętaj jeszcze o tym, że jeżeli podobało Ci się to wideo, to daj łapę w górę, subskrybuj kanał i pobierz e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Wszystkie rzeczy znajdziesz poniżej tego nagrania. Trzymaj się, do zobaczenia jutro, hej! Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze, a tematem dzisiejszego odcinka będzie kluczowy składnik sprzedaży. Jest jedna rzecz, która jest przepotężna, jeżeli chodzi o sprzedaż. Swego czasu prowadziłem kursy z szybkiego czytania i efektywnej nauki i to był taki czas, gdzie ja jeszcze nie znałem żadnych technik sprzedażowych, w ogóle się tym nie interesowałem, po prostu jeździłem na indywidualne spotkania. I 9 na 10 spotkań kończyło się sukcesem. Podpisywałem umowę, ludzie byli zainteresowani tym, co ja robię, też chcieli po prostu kupować te kursy dla swoich dzieciaków. I moją bronią był entuzjazm. Ja nie miałem żadnej wiedzy na temat zbijania obiekcji, zamykania sprzedaży, żadnych technik i tak dalej. Moją bronią był entuzjazm. Ja po prostu na maksa wierzyłem w to, co sprzedaję. I jak opowiadałem o tym ludziom, że słuchajcie, dzięki tej efektywnej nauce będziesz mógł się uczyć szybciej, będziesz miał więcej wolnego czasu na gitarę, na jakieś swoje hobby, pasje, nie będziesz musiał siedzieć tak nad tymi książkami, tak wkuwać, tylko to będzie szybko, łatwo, prosto, przyjemnie, jeszcze z takim w zasadzie humorem, bo wymyśla się różnego rodzaju fajne rzeczy, te mnemotechniki są proste, więc jak ja o tym opowiadałem, to ci ludzie kupowali mnie, to właśnie o to chodzi. Ja byłem do tego na 100% przekonany, bo ja sam z tego korzystałem. Jak studiowałem, czy nawet jeszcze na etapie liceum, korzystałem z tego wszystkiego, więc wiedziałem, jak bardzo mi to w życiu pomogło, więc ta moja wiara w ten produkt od razu się przekładała na tą sprzedaż, na ten entuzjazm, tak? I zobacz, emocje są zaraźliwe. Jak wejdziesz do jakiegoś domu czy mieszkania, gdzie są jacyś ludzie, powiedzmy, że skądś wracasz i siedzi Twoja mama, tata, brat, siostra i Ty wchodzisz i widzisz, że wszyscy są smutni. To nawet jak byłeś taki wesoły, wchodzisz, to od razu widzisz, że coś jest nie tak i od razu Twoje emocje opadną i będzie takie, słuchaj, co się stało? Tak? Od razu będziesz wiedział, że coś jest nie tak. Tak samo jak nawet będziesz w takim stanie neutralnym, ale wejdziesz gdzieś, gdzie ludzie się świetnie bawią, gdzie jest po prostu zabawa, ludzie się śmieją, jest w ogóle tak mega, mega fajnie, to od razu tobie też ten poziom emocji skoczy, od razu też poczujesz się lepiej, tak? Często tak jest, zobacz, czy nie miałeś nigdy takiego przypadku, że znajomi wyciągali Cię na imprezę i Ty stwierdzałeś, nie chce mi się iść, po prostu tak mi się nie chce, źle się czuję, ale w końcu Cię wyciągnęli. Pojechaliście na jakąś imprezę, dyskotekę, do klubu, nieważne, gdzieś pojechaliście i okazało się, że to była jedna z najlepszych imprez w Twoim życiu. Po prostu wszedłeś tam i udzieliła Ci się ta atmosfera i się tak świetnie bawiłeś, że to jest głowa mała i później myślałeś o tym, że kurczę, tak mało brakowało i bym na tą imprezę nie poszedł, jak to dobrze, że oni mnie wyciągnęli. Miałeś kiedyś coś takiego? Prawdopodobnie tak. Więc właśnie o to chodzi, że te emocje się udzielają i prawda jest taka, że jak nie używasz, nie wierzysz w to, co sprzedajesz, to żadne super tajne, militarne, perswazyjne techniki po prostu Ci nie pomogą.
Bo jeżeli nie będziesz miał wiary w te swoje produkty, no to żadne techniki Ci nie pomogą. Ludzie to wyczują, tak? Ludzie to wyczują. To nawet przez ekran czuć. Czasami ktoś mi mówi, że ogląda moje wideo, jak widzi, że ja się uśmiecham po drugiej stronie monitora tak naprawdę, że widzi, jak ja się cieszę, jak nagrywamy te materiały wideo, no to on siedzi po drugiej stronie i też od razu mówi, że uśmiecha się od ucha do ucha. Więc to jest właśnie to, że musisz wierzyć w to, co robisz. I jak będzie od Ciebie biła ta wiara w Twój produkt, będzie od Ciebie biła wiara w Twoje usługi, to bardzo często nic więcej nie potrzebujesz. Ten transfer entuzjazmu to jest potężna rzecz, zatem korzystaj z tego. No i radzę Ci oczywiście być w takim biznesie i robić takie rzeczy, żebyś rzeczywiście miał 100% przekonanie, że to, co Ty robisz, to jest naprawdę dobre i że to pomaga ludziom zmienić życie. Wtedy sprzedaż będzie dużo prostsza, dużo łatwiejsza i często nic więcej nie potrzebujesz. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie i chciałbyś dostawać więcej tego typu wskazówek, takich konkretnych na temat biznesu, na temat tego, jak ten biznes rozwijać, to zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych materiałach wideo. Będzie mi bardzo miło także, jeżeli zostawisz łapkę w górę, jeżeli zostawisz komentarz. Ja się staram wchodzić z Wami w interakcję, odpowiadać na te komentarze. Czasami coś tam podpowiem, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie masz, to pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. To jest kawał konkretnego materiału na temat motywacji, koncentracji, produktywności. 175 stron, naprawdę samego mięcha. Zatem pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia jutro o 6:30. Hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o strategii 20 pomysłów. Ta strategia to ćwiczenie pochodzi z książki Briana Tracy Psychologia sprzedaży. I polega to na tym, że zadajesz sobie pytanie i do tego pytania musisz wypisać 20 odpowiedzi. To jest właśnie niesamowite, że musi być ta cyfra 20. Ja sobie to testowałem, naprawdę działa to niesamowicie, że po 15 nagle wpadasz na takie pomysły, które nigdy wcześniej nie przyszłyby Ci do głowy. Uruchamiasz jakieś zupełnie nowe pokłady kreatywności. To jest niesamowicie ważne. Na przykład ja zadałem sobie takie pytanie, co mogę zrobić, żeby zwiększyć oglądalność filmów na YouTubie? No i teraz tak, zacząłem wypisywać, żeby nagrywać częściej, żeby na początku były krótkie treści, takie 2-3-minutowe, żeby ludzi przyzwyczaić, żeby prosić o łapki, komentarze i subskrypcje, bo to wszystko wpływa na tak zwane mechanizmy YouTube'a, dzięki czemu moje nagrania częściej pojawiają się w tych proponowanych. Mogę także linkowanie wewnętrzne między swoimi nagraniami, więc jak widzisz, na końcu każdego wideo mamy takie dwa okienka, gdzie linkujemy do innych nagrań, jest także to okienko subskrypcji. Mogę także robić tak zwane crossowanie, czyli nagrywać swoje materiały z innymi twórcami, mogę robić z kimś wywiady, jak różnego rodzaju rozmowy, żeby po prostu część mojej publiczności być może polubi tamtą osobę, mojego rozmówcę, a znowu od tamtego rozmówcy część osób może przejść po prostu do mnie. Muszę zawsze pamiętać o tym, żeby był dobry tytuł, żeby był dobry opis zawierający słowa kluczowe, żeby była ładna miniaturka i tak dalej, i tak dalej. Więc siadasz do tego i po prostu wypisujesz. I później ważne jest to, że jak masz te 20 pomysłów, to wybierz jeden i wdróż go jak najszybciej. Właśnie o to chodzi. Wybierasz jeden i wdrażasz jak najszybciej. Czasami to może być przekazanie komuś innemu, tak jak na przykład ja chciałem, żeby właśnie na koniec każdego wideo była ta plansza z tymi dwoma dodatkowymi materiałami, w które się klika, że można przeskoczyć do innych materiałów wideo. Tak? No więc również, okej, to robimy to. No i napisałem do Krzysztofa, naszego montażysty, że Krzysiek, na końcu każdego wideo chciałbym, żebyśmy zrobili taką planszę i tak dalej. No i teraz to mamy, tak? I już to jest wdrożone. Oczywiście każdą z tych wskazówek staram się wdrożyć, ale właśnie chodzi o to, żeby jedną, jak wypisałeś to wybierz jedną, którą wdrożysz jak najszybciej, ok? I teraz zobacz, policzmy to. Gdybyś zadawał sobie takie pytanie codziennie na temat sprzedaży, marketingu, przyciągania klientów, na temat brandingu osobistego, Twojej marki i tak dalej, to mogą być również zupełnie innego rodzaju rzeczy i zadajesz sobie jakieś konkretne pytanie, no to masz, gdybyś zadawał je choćby od poniedziałku do piątku, nawet nie 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku taki rytuał, to masz i wypisujesz po 20 pomysłów, tak, razy 5 dni, to masz 100 pomysłów tygodniowo. 100 pomysłów tygodniowo. I teraz idźmy dalej. Jeżeli masz 100 pomysłów tygodniowo, rok ma 52 tygodnie, okej, czasami coś wypadnie i tak dalej, ale gdybyś to robił przez 50 tygodni, to masz 5000 pomysłów rocznie. 5000 pomysłów na to, jak poprawić swoje życie, jak poprawić swój biznes, jak poprawić swoje relacje. To jest niesamowita liczba. I teraz zobacz, masz wybrać po jednym pomyśle, tak, po jednym pomyśle, z każdej tej listy. Wypisujesz po 20, masz wybrać jeden. Więc wprowadziłbyś z dużym prawdopodobieństwem, bo oczywiście czasami coś może wypaść, no różnie może być, ale powiedzmy, że wprowadziłbyś 200 pomysłów, 250 pomysłów rocznie. Czy to nie byłoby dużo? A znowu, czy dasz radę wprowadzić wszystkie? Być może nie. Być może czasami o tym zapomnisz, odpuścisz, ale pomyśl.
choćbyś wprowadził połowę z tego, no nawet 120 pomysłów w ciągu roku, to jak bardzo zmieniłby się Twój biznes? Jak bardzo zmieniłaby się Twoja firma? Jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie? Gdybyś wprowadził 120 ulepszeń, jakichś małych poprawek w ciągu roku, a gdybyś się tego trzymał i zrobił więcej, takie właśnie malutkie zmiany czynią czasami naprawdę takie właśnie małe kroki, takie tu poprawić, tu dokręcić, tam coś poprawić, tak? Takie malutkie rzeczy, no później sprawiają, że powstają z tego spektakularne różnice, więc właśnie o to chodzi. I jak wygląda cała ta procedura? Postaw sobie pytanie, bierzesz kartkę papieru, napisz u góry pytanie, na przykład jak zwiększyć sprzedaż, albo jak przyciągnąć więcej osób na moją stronę internetową, jak zwiększyć ruch. Tak? I wypisujesz numery od 1 do 20. Właśnie o to chodzi, żebyś najpierw wypisał te cyferki od 1 do 20, no i później wypisujesz odpowiedzi. Pierwsze to, drugie to, trzecie to. No i może być tak, że przy 7, 8, 10 zatniesz się i nic Ci nie przyjdzie do głowy. No to wtedy siedź nad tą kartką, tak? Aż wymyślisz, albo możesz poprzeglądać inne sklepy i popatrzeć, co oni tam robią. A jak się wchodzi do koszyka, to co oni tam mają? Aha, tu są podpowiedzi innych produktów. Klienci, którzy kupili to, no to wybrali jeszcze to, to i to. Ja tego u siebie nie mam. No to już zapisujesz, tak? Że tam jakieś podpowiedzi dla klientów i tak dalej, i tak dalej. I zobaczysz, że to naprawdę może niesamowicie zmienić Twoje życie. Taka jedna prosta rzecz. Wystarczy czasami robić takie malutkie usprawnienia. O 0,5%, o procent, tak? Ale każdego dnia i wierz mi, że w ciągu roku wygenerujesz olbrzymią ilość nowych pomysłów, nowych rozwiązań, no i to bardzo pchnie Twój biznes do przodu. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko. Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeżeli chcesz dostawać więcej tego typu wskazówek, będzie mi bardzo miło, jak subskrybujesz nasz kanał, będziesz dostawał wtedy powiadomienia o takich nagraniach, a jak widzisz, jest to naprawdę bardzo wartościowa treść i mam nadzieję, że jest to dla Ciebie przydatne. Więc jeżeli tak jest, no to oczywiście zostaw komentarz, daj łapę w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia jutro w kolejnym porannym inspiratorze. Widzimy się o 6:30. Trzymaj się, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze. W dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiali o takim podejściu, gdzie ktoś czasami nie dzieli się jakąś wiedzą, ma jakieś fajne know-how, ale powstrzymuje go to, że nie jest ekspertem. Jakiś czas temu byłem na Teneryfie na wakacjach i nagrałem tam wideo, w którym zapytałem swoich czytelników, widzów, osoby, które mnie obserwują, co Was powstrzymuje przed tym, żeby zacząć prowadzić blog, żeby nagrywać jakiś materiał wideo i możesz czasem zamienić to w konkretny, działający biznes wiedzowy. I jedna z najczęściej pojawiających się odpowiedzi to było, no ja bym chciał coś zacząć nagrywać, ja bym chciał dzielić się swoją wiedzą, chciałbym zacząć pisać jakieś artykuły, ale nie jestem ekspertem. Nie jestem ekspertem w tym temacie. I to jest w ogóle błędne założenie, ponieważ podchodzicie być może do tego w taki sposób, że tylko ekspert może cokolwiek publikować, tak? Że skoro ktoś jest ekspertem, to może publikować. I to jest złe założenie. No bo teraz zadajmy to w drugą stronę. Skąd wiesz, że ktoś się na czymś zna? No skąd to wiesz, że ktoś się na czymś zna? No i bo ma artykuły, bo ma nagrania, bo napisał książkę, tak? Zatem widzisz, to działa w drugą stronę. To nie jest tak, że jak jesteś ekspertem, to możesz publikować. Tylko właśnie to publikowanie materiału wideo, to publikowanie tekstów, robienie live'ów, webinarów powoduje, że ludzie uznają Cię za eksperta, tak? I zawsze tak naprawdę nauczyciel najpierw musi być najlepszym uczniem. Każdy dobry nauczyciel najpierw musi być najlepszym uczniem, więc trzeba studiować wszystkie materiały na temat swojej działalności, na temat tej konkretnej rzeczy, którą Ty się interesujesz, czy to jest wychowanie, czy to jest jakaś psychologia, czy to jest, nie wiem, hodowanie pomidorów, czy cokolwiek innego, no to najpierw musisz zdobyć ogromną ilość wiedzy, znaczy nie ogromną, ale po prostu najpierw musisz po prostu chcieć ten temat zgłębić, żebyś wiedział na ten temat znacznie więcej niż taki normalny, przeciętny człowiek. I to jest właśnie to. Każdy nauczyciel najpierw musi być najlepszym uczniem. I zobacz. Musisz na to spojrzeć w taki sposób, że powiedzmy mamy skalę wiedzy od 0 do 10, tak? Mamy skalę od 0 do 10, gdzie 10 to jest osoba, która jest naprawdę top of the top, jest najlepsza w danym temacie, nie ma lepszej osoby już, to jest taki absolutny szczyt. I powiedzmy, że Ty w jakimś temacie jesteś na poziomie 5-6. Na przykład zobacz, jeżeli ktoś się specjalizuje albo chciałbyś prowadzić bloga na przykład na temat motywacji albo na temat gotowania. O, powiedzmy, że chciałbyś prowadzić bloga kulinarnego. Lubisz gotować, pasjonuje Cię, to jest to, daje Ci to frajdę, sam kombinujesz trochę z jakimiś przepisami, no i powiedzmy na samym szczycie to masz takich naprawdę topowych kucharzy, a Ty byś siebie oceniał tak na 5-6 swoje umiejętności. Czyli jesteś troszeczkę lepszy tak niż tam przeciętny człowiek, może nawet dużo lepszy, ale masz jakieś takie opory, że no nie jestem tym ekspertem. Ale tak naprawdę zobacz, że Ty możesz wiele nauczyć ludzi, którzy są na 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli sam jesteś na poziomie 6, 7 czy 5, 6, no to od 0 do 4, czy tam do 5, to możesz ich naprawdę wiele nauczyć, prawda?
Spójrz na to w ten sposób. Ja pomagam zwykle małym i średnim przedsiębiorcom, ponieważ to są takie osoby, które prowadzą firmę samodzielnie, różnego rodzaju freelancerzy, osoby, które mają jakiś mały zespół. I pomagam im poukładać strategię marketingową, właśnie cały marketing, strategię sprzedażową, strategię firmy, budujemy jakąś przewagę konkurencyjną, pracujemy nad tym, jak zwiększyć sprzedaż, tak jak tam poprawić coś w zespole. I to są takie rzeczy, na których ja się po prostu znam. Natomiast nie jestem w stanie komuś powiedzieć, jak prowadzić spółkę na giełdę, albo jak zrobić jakąś fuzję dużej firmy z inną dużą firmą. Nie mam o tym bladego pojęcia, po prostu sam jeszcze tego nie przerobiłem, nie znam się na tym i nie jestem w stanie tego nauczyć. Czyli gdzieś w tej takiej branży biznesowej, w skali od 0 do 10 jestem powiedzmy gdzieś tam na poziomie 6-7, no i tych 8-9-10, no to nie są moi klienci, po prostu to nie są moi klienci. Więc możesz się skupić na tych osobach początkujących i właśnie o to chodzi. Czytaj różnego rodzaju rzeczy, notuj, później możesz pisać jakieś notatki na Facebooku, pisz artykuły, nagrywaj materiał wideo, zrób jakiegoś live'a, zrób coś za darmo. Albo możesz też wybrać drugą drogę, jeżeli chcesz sobie zbudować taką, żeby gdzieś taki mieć biznes ekspercki, to możesz też to pokazać od drugiej strony. Pierwsza droga to jest to, co Ci powiedziałem, czyli właśnie najpierw, czyli żeby być nauczycielem, to najpierw musisz być najlepszym uczniem i dzielisz się to po prostu tą wiedzą. Albo jest jeszcze drugie rozwiązanie, pokazujesz swoją drogę. Pokazujesz swoją drogę. Ludzie uwielbiają obserwować życie innych ludzi. Dlatego taką furorę zrobiły programy swego czasu typu Big Brother, Bar i tak dalej, czy Wars of Shore, tak? Gdzie po prostu obserwujemy życie innych ludzi. I bardzo często na przykład na Zachodzie dużą furorę też zrobiły takie blogi oraz vlogi, gdzie na przykład ktoś był bardzo otyły i publicznie nagrał wideo, słuchajcie, chcę schudnąć, po prostu chcę schudnąć, bo mam siebie dość, nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, więc będę dla Was codziennie nagrywał jakiś materiał, pochwalę się Wam, jak dzisiaj mi poszło na treningu, albo że mi nie poszło, po prostu będę zdawał Wam codziennie raporty, tak jak mi idzie, jak się odżywiam, jak zmieniam swoją dietę, co zaczynam robić, co wprowadzam, z czego rezygnuję i tak dalej, i tak dalej. I ktoś pokazuje właśnie treningi, dietę, pokazuje efekty, pokazuje, że idzie sobie kupić jakieś nowe ciuchy, robi jakieś podsumowania i tak dalej. I z czasem takie osoby, jest kilka takich bardzo znanych nazwisk na Zachodzie, te osoby były pytane o jakieś wskazówki. Słuchaj, a czy jak ja jem na kolację to i to, to czy to jest dla mnie dobre? A czy jak ja chcę trenować w taki sposób, to czy to jest dla mnie dobre, czy nie za szybko? Czyli to się dzieje jakby automatycznie. Ta osoba pokazywała, dokumentowała jakby swoją drogę, tak? I inni zaczęli ją pytać po prostu o radę, mimo że ona nie miała jakiegoś doświadczenia medycznego. Ale to jest właśnie też to. Czyli ja na przykład też coś takiego robiłem na swoim blogu, gdzie dokumentowałem, co się dzieje. Co jakiś czas na blogu wychodziły takie ukryte materiały, tak, gdzie trzeba było pod artykułem kliknąć w taką kreseczkę i pokazywała się dodatkowa treść. Tylko niektórzy czytelnicy o tym wiedzieli, niektórzy widzowie, że tego typu treści czasami są poukrywane też na blogu i tam zdradzałem zupełnie jakby takie dodatkowe informacje. Pokazywałem, co nam wychodzi, co nie wychodzi, jakie są wyniki, gdzie były jakieś opóźnienia, co nie poszło, co zawaliłem, czego nie wziąłem pod uwagę, tak, czyli były takie pokazane i sukcesy, ale też były pokazane różnego rodzaju moje porażki, potknięcia i błędy. I to właśnie o to chodzi. I ludzie też dzięki tym dodatkowym materiałom widzieli, że no Popielowi to nie idzie wszystko tak jak po sznurku, że też mam czasami jakieś swoje potknięcia, tak? I gdybyś na przykład teraz chciał wejść w rynek nieruchomości, to też możesz pokazać, jak szukasz mieszkań, jak je oglądasz, jak negocjujesz, jak podpisujesz umowę, jak szukasz ekipy remontowej, jak meblujesz to mieszkanie, tak jak ogłaszasz później na wynajem i tak dalej, i tak dalej. Dokumentujesz cały ten proces, no i jak pokażesz kilka takich rzeczy, że tą swoją drogę od początkującego i będziesz omawiał różnego rodzaju błędy, to źle zrobiłem, tu przepłaciłem, tak? I cały czas się uczysz i poprawiasz, no to za jakiś czas ludzie będą się Ciebie pytać, słuchaj, ja się rozglądam za takim mieszkaniem, to czy to jest dobre mieszkanie? A co byś mi poradził w takim przypadku, a czy to będzie dobre. I że automatycznie też stajesz się ekspertem, jeżeli masz ileś takich prób za sobą. Więc jeszcze raz, jedna droga, czyli uczysz ludzi, którzy są kilka kroków za tobą, czyli jeżeli jesteś na poziomie 5, 6, 7, no to uczysz tych wszystkich od 0 do 4, tak? Czy tam do 5, czy do 6, albo dokumentujesz swoją drogę, no i dzielisz się doświadczeniami, albo możesz robić i jedno, i drugie. Tak to wygląda. Zatem jeszcze raz, pamiętaj, że to nie jest tak, że ekspert to jest osoba, która może pisać, nagrywać i tak dalej, tylko właśnie to pisanie, nagrywanie, dzielenie się swoją wiedzą powoduje, że przylgnie do Ciebie taka łatka eksperta. To właśnie o to chodzi, tak? Czy to się do Ciebie po prostu przyklei. Okej, moi drodzy, w tym nagraniu to wszystko. Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytanie. Zachęcam Cię również do tego, żebyś subskrybował nasz kanał oraz pobierz sobie e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. To jest 175 stron samych konkretów na temat motywacji, koncentracji i produktywności. I na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie, do jutra, hej! Dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dziwnych rekordach.
Jak pewnie zauważyłeś, w ostatnich odcinkach i zresztą w kolejnych też tak będzie, dużo mówię na temat biznesu, różnego rodzaju strategii działania, strategii marketingowych, strategii sprzedażowych i chciałbym przez jakiś czas tą linię utrzymać. Mam nadzieję, że to Ci się podoba, że to wiele wnosi do Twojego życia, zwłaszcza jeżeli prowadzisz firmę, to spodziewaj się, że będzie więcej tego typu wskazówek, tak? Dotyczących właśnie biznesu i przedsiębiorczości. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie dziwnego rekordu. Co to znaczy? Jeżeli chciałbyś wypromować swoją firmę, to często można to zrobić bardzo małym kosztem, tylko trzeba się właśnie wysilić i uruchomić swoją kreatywność. Zobacz, jak na przykład takie Red Bull swego czasu zapoczątkowali takie zawody w skokach na byle czym. I ludzie tam budują różnego rodzaju platformy, które przypominają kurczaka, świnie, jakieś dziwne ptaki, no cuda na kiju. No i jadą z jakiejś tam pochylni, wjeżdżają na taką platformę i kto dalej zaleci na tej swojej dziwnej maszynie, tak? I to oczywiście zaraz spadają do wody, no bo to nie ma siły, żeby to gdzieś daleko poleciało, ale biją jakieś te rekordy, jest to śmieszne, jest to dla ludzi zabawne i powoduje, że jest głośno po prostu o tej marce. I pomyśl, jak Ty tego typu rzeczy możesz wykorzystać w swoim biznesie. Na przykład, jeżeli ktoś prowadzi jakieś szkolenie, to możesz zrobić najdłuższe szkolenie, takie jednorazowe, że będziesz stał na scenie, na przykład najdłuższe przemówienie, tak? Że przemówienie trwające 36 godzin non-stop na jakiś temat, powiedzmy, no to wymaga już nie lada pracy, nie lada wysiłku i trochę przygotowań, ale zobacz, jeżeli mamy trenera, który chciałby zaistnieć w świecie wystąpień publicznych, tak? Jest nieznany, jest totalnie nieznany, ale ma takie konkretne umiejętności i chciałby być bardziej znany, to może zrobić właśnie bicie rekordu Guinnessa, że to będzie najdłuższe przemówienie na scenie bez przerwy. No i będzie mówił na jakieś konkretne tematy przez na przykład 25 godzin, czy tam 30 ileś godzin non-stop musiałby mówić, prowadzić to szkolenie, no miałby ewentualnie jakąś przerwę, żeby się napić jakiegoś napoju, czy wody, czy coś takiego. No to od razu później by się zrobiło o nim głośno, tak, że jestem trenerem i mam rekord Guinnessa w najdłuższym przemówieniu na świecie. No od razu ma plus 20 do lansu, prawda? Możesz też zrobić jakieś rekordowe wideo. Możesz, jeżeli na przykład ktoś handluje węglem, prowadzi jakiś skład handlu węglem, to można zrobić jakieś zawody, nie wiem, rzucamy workiem węgla, albo kto dalej przebiegnie jak ci ciężarowcy, prawda? Strongmeni, tak, gdzie oni brali jakieś tam ciężary i kto dalej z tym przebiegnie. Albo jeżeli ktoś prowadzi sklep na przykład i handluje pastą do zębów, to też można, kto szybciej wyciśnie jakąś pastę, no nie wiem, cokolwiek. Tu trzeba uruchomić właśnie tą swoją kreatywność. Zobacz, tak jak my w tym momencie też robimy coś takiego dziwnego, bo nagrywamy te poranne inspiratory i to jest 100 nagrań dzień po dniu, tak? Więc to też nie jest takie łatwe, to wymaga pracy, zaangażowania, energii, uruchomienia wszystkich zasobów, ale to jest też coś, czym ja się będę mógł chwalić przez kolejne lata, że jestem autorem takiego cyklu poranny inspirator i to jest 100 nagrań ukazywało się codziennie o 6:30. Jeżeli jesteś trenerką fitness albo trenerem personalnym, możesz zrobić jakiś maraton fitness przez 12 godzin. No stop, 12 godzin ćwiczymy. Albo masz cukiernię, to zrób największego pączka w Polsce. Albo najdłuższe tipsy, jeżeli prowadzisz taki salon, gdzie tam się robi paznokcie. Także więc nawet jakieś tanie żele muszą być, znaczy mogą być, nie muszą być to jakieś bardzo drogie materiały. Tanie żele i zrób tipsy takie, wiesz, że jak będzie tak stała dziewczyna, no to będzie miała aż to po podłogę, albo nawet jeszcze dłuższe. I zrób coś takiego spektakularnego, zaproś media, stara się to na maksa nagłośnić. Na przykład w Mysłowicach jest taki kebab u Alika, gdzie mają w ofercie tak zwany kebab mamut. Kebab mamut i nawet mają takie zdjęcia, to jest taki wielki kebab, gdzie taka miarka jest położona, że on ma około 60 cm. I no mało kto jest w stanie wsysnąć kebaba, który ma, wiesz, 60 cm, to jest takie po prostu wielkie. No ale wiesz, czasami ktoś sobie zamówi tak dla jajna w dwie, w trzy osoby, no i się tym podzielą. Ale właśnie o to chodzi, że ludzie robią zdjęcia, udostępniają to na Facebooku, nawet na Wykop to trafiło, do różnego rodzaju gazet, że jest w Mysłowicach rekordowo wielki kebab. I to tam cały czas są kolejki i właśnie o to chodzi. Na przykład jeżeli sprzedajesz hot dogi, to możesz zrobić zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Myśl, właśnie o to chodzi, zrób jakieś dziwne zawody, zrób jakieś takie spektakularne zawody, coś, co przyciągnie ludzi, coś, co będzie ciekawe, inne, coś, czym będziesz mógł się chwalić. Pomyśl o tym, co Ty możesz zrobić takiego w swojej firmie. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, chciałbyś dostawać więcej tego typu wskazówek, zachęcam Cię do tego, żebyś subskrybował nasz kanał. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych tego typu wideo, w których jest zawarta właśnie taka wiedza. Mam nadzieję, że ta wiedza jest dla Ciebie przydatna. Będę wdzięczny również za wszelkiego rodzaju łapki w górę, komentarze, to jest naprawdę zawsze dla mnie takie bardzo miłe. Jak komentujecie, jak możemy jakoś chwilę porozmawiać, to bo chciałbym, żeby ta komunikacja też była taka dwustronna, nie tylko, że ja się tu produkuję, tylko jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawaj pytania. Zachęcam Cię również do tego, żebyś pobrał e-booka, przestań jeżdżać i weź się wreszcie do roboty. Wszystko, cały opis znajdziesz również w opisie do tego wideo. Trzymaj się i do zobaczenia jutro o 6:30. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku Porannego Inspiratora. W dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiali o zbieraniu kontaktów.
Bardzo często w biznesie organizuje się różnego rodzaju targi tematyczne. Na przykład są targi ślubne, targi budowlane, tak? Czy tam targi rolnicze. I prawda jest taka, że na tego typu spotkaniach wszyscy zazwyczaj rozdają ulotki. I to wszystko później ląduje w śmietniku, no bo ludzie dostają mnóstwo tego spamu. Ja pamiętam, jak my braliśmy ślub, no to po prostu dostaliśmy mnóstwo jakichś folderów, ulotek, tak jakichś wizytówek i tak dalej, jak byliśmy na tego typu targach w Krakowie. I to jest, prawda jest taka, że no później człowiek to wyrzuca, bo tego jest po prostu za dużo. Natomiast jeżeli chcesz to zrobić mądrzej, chcesz naprawdę wynieść wartość z tego typu targów, na przykład jeżeli działasz w branży ślubnej, to zrób odwrotnie niż wszyscy. Czyli jeżeli wszyscy zbierają, znaczy wszyscy rozdają ten spam, tak, no bo inaczej się tego nie da nazwać, to ty musisz zbierać kontakty, musisz działać zupełnie inaczej. Musisz zupełnie działać inaczej niż twoja konkurencja. To jest tak, jak wiesz, jak się pali budynek i wszyscy uciekają, to ty się musisz zachowywać jak strażak, który wchodzi w ogień. I teraz pomyśl, jeżeli byłbyś na takich targach ślubnych powiedzmy 4 razy do roku i na każdych targach zbierasz na przykład 200-250 kontaktów, to masz 1000 kontaktów rocznie. 1000 kontaktów do młodych par rocznie. I powiedzmy, że jesteś fotografem, tak? Czy może masz fotobudkę, albo robisz jakieś wideofilmowanie, albo może masz jakąś agencję, która organizuje różnego rodzaju pokazy typu tańce towarzyskie, jakieś żonglowanie i tak dalej, tak? Czyli coś, co uatrakcyjnia wesele. Więc nieważne, co ty robisz, w każdym razie możesz zrobić konkurs, że proszę wrzucić imię i nazwisko tak młodej pary, numer telefonu, no i tu mamy taką skrzynię i później będziemy robić losowanie. I jedna para wygra. Więc co im szkodzi, tak? Każda para, zazwyczaj to jest takie proste, no bo okej, to chcielibyśmy coś takiego, co nam szkodzi wziąć udział, nie? Nic nas to nie kosztuje, więc zbierasz te kontakty i właśnie warto wziąć wtedy imię, nazwisko i numer telefonu. I po takich targach dzwonisz do tych ludzi. Jeżeli masz 200 numerów, to zadzwoń, umów się na spotkanie, zaproponuj, co ty masz, dobrze się przedstaw, naprawdę pokaż się jako najlepsza oferta ze wszystkich możliwych. Jak od ciebie wezmą, no to super, a jak nie, to pamiętaj o tym, co mówiłem w poprzednich nagraniach. Trzymaj rękę na pulsie i zadzwoń za jakiś czas, bo mogli się spotkać z innym fotografem, ale jednak coś się nie dogadali i chętnie wrócą do ciebie, tak? Zapisz też datę ślubu, bo nawet jeżeli zdecydują się na kogoś innego, no to zobacz, trzymaj rękę na pulsie, bo za rok oni będą mieli pierwszą rocznicę ślubu, więc możesz zadzwonić i po prostu zapytać pana młodego, no już nie takiego młodego, już tam, wiesz, pierwsza rocznica się zbliża. Dzień dobry, ja z państwem w zeszłym roku rozmawiałem, państwo się zdecydowali jednak na mojego konkurenta, ale mam takie pytanko, czy nie chciałby pan zrobić wspaniałej niespodzianki dla swojej małżonki, tak? I przygotujemy taką sesję ślubną na pierwszą, znaczy taką sesję pamiątkową na pierwszą rocznicę ślubu. I coś takiego możesz zorganizować, czyli nawet nie zarobiłeś na samym ślubie, ale możesz zarobić na rocznicy. Jak będziesz trzymał rękę na pulsie, no to może tam później się pojawi dziecko, więc możesz zaproponować jakąś sesję rodzinną, albo zrobić zdjęcia na chrzcie. Jak się, wiesz, jest ileś możliwości, gdzie ty jeszcze możesz tak naprawdę zarobić pieniądze i jak będziesz jeszcze prosił o polecenia, to staniesz się naczelnym fotografem całej rodziny, bo może jeszcze będą rodzice mieli jakieś 25-lecie albo 30-lecie ślubu, może jakaś kuzynka zaprosi cię na wesele w roli właśnie fotografa i tak dalej, i tak dalej. Zatem bardzo ważne jest to, żeby trzymać tą rękę na pulsie i później wychodzić aktywnie, a nie tylko na takiej zasadzie, że rozdamy ileś tam ulotek i może ktoś się trafi. No to jest strzelanie z armaty do wróbla. To jest twój interes, to jest twój biznes, więc to ty musisz na tym trzymać rękę, tak? To ty musisz trzymać rękę na pulsie i pilnować tego, że nawet jeżeli klienci nie skorzystali z twojej usługi, to i tak, to jest tak zwany follow-up, pamiętaj o tym, czyli cały czas musisz trzymać z nimi relację, mieć z nimi tą relację, bo jeżeli zadzwonisz, zapytasz się, a już zrezygnują z konkurencji, wrócą do ciebie, albo nawet jeżeli skorzystali z usług konkurencji, to może skorzystają z twoich usług przy zupełnie innej okazji. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne, a zdecydowana większość firm tego po prostu nie robi, nie lekceważ tego. W tym nagraniu to wszystko, jeżeli podobało ci to wideo, daj łapę w górę, zostaw subskrypcję, subskrybuj ten kanał, będziesz powiadamiany o kolejnych naszych nagraniach, pobierz sobie e-booka, przestań nieczeć i weź się wreszcie do roboty, no i dzięki temu będziemy mieli cały czas kontakt. Pozdrawiam cię serdecznie, widzimy się jutro o 6:30, hej! Dzień dobry, witam cię w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o strategii Loss Leader. W jednym z poprzednich nagrań zapowiadałem ci, że rozwinę strategię Loss Leader. Na czym dokładnie polega ta strategia i jak ona może się przyczynić do rozwoju twojego biznesu? Już wszystko tłumaczę. Weźmy za przykład coś takiego, że powiedzmy masz sklep, który sprzedaje piżamy i masz drogie piżamy, ponieważ masz materiały kupowane w Polsce, zatrudniasz polskie szwaczki i wszystko jest robione naprawdę na tip-top, no więc cena jest dosyć wysoka. I teraz co można zrobić? Oferując od razu taki droższy produkt, no możemy być od razu porównywani z jakąś konkurencją, jeszcze będą klienci trochę tacy sceptyczni, więc warto zastosować właśnie strategię Loss Leader. I na czym ona polega? Warto wtedy mieć także w swoim asortymencie towary, które są bardzo chodliwe, towary, które klienci
lubią, które znają, których i tak poszukują i które i tak kupują. Więc tylko trzeba mieć naprawdę niesamowicie konkurencyjną cenę. To jeżeli to by były piżamy dla kobiet, to mogą być jakieś gąbki do makijażu, jakieś opaski na oczy do spania, różnego rodzaju kosmetyki i tak dalej. Ale właśnie cały bajer polega na tym, że na tym nie zarabiasz. Na tym pierwszym produkcie nie zarabiasz. Cena musi być tak niska, że jak ktoś sobie na przykład na Allegro posortuje po cena najniższa z dostawą, no to wtedy Twoje produkty powinny wyskakiwać bardzo wysoko. I wtedy co się dzieje? Jeżeli ktoś kupił u Ciebie jakiś tusz do rzęs czy coś takiego, to możemy to wysyłać i wtedy masz już adres fizyczny, masz telefon, masz adres mailowy i można się po prostu skontaktować. Tak jak już mówiłem też w jednym z poprzednich nagrań, możesz zadzwonić i się zapytać. Dzień dobry, ja wysyłałem do Państwa tusz do rzęs, chciałem się zapytać, czy paczka doszła. I na przykład dzwonisz, możesz powiedzieć, że może nie widzieliście tego na Allegro, ale mamy także w asortymencie bardzo fajne piżamy, więc czy ja mogę Pani podesłać na maila, naprawdę niesamowicie fajne, fajnie uszyte, z dobrych materiałów, świetnie się w tym śpi, nasi klienci bardzo sobie to chwalą. I prawdopodobnie ludzie się zgodzą, tak? Więc może być tak, że jakaś część osób kupi i wtedy już możesz to sprzedawać ze swojego sklepu, tak? Czyli na Allegro sprzedajesz te tańsze rzeczy, i od tego również odprowadzasz prowizję Allegro, ale czyli na Allegro sprzedajesz te tańsze rzeczy, żeby pozyskiwać właśnie dane. Możesz pozyskiwać adres, telefon, numer i adres fizyczny i później możesz na przykład, jeżeli prowadzisz własny sklep, no to możesz już sprzedawać wtedy z własnego sklepu. I jeżeli ktoś kupi taką piżamę, no to zobacz, jest prosty rachunek. Kupił piżamę, to trzeba to znowu odnotować w jakimś CRM-ie, w jakimś Excelu, żeby zadzwonić do takiej osoby za miesiąc. A po co? No bo jeżeli ma piżamę i dobrze się w tej piżamie śpi, to prawdopodobnie raz na jakiś czas taka osoba tą piżamę musi wyprać. No więc wtedy śpi co? Na golasa? Albo znowu musi zakładać jakąś piżamę niższej jakości. Więc można zadzwonić i zapytać, dzień dobry, miesiąc temu kupiła Pani od nas piżamę, jak się Pani śpi? Czy jest Pani zadowolona? O, tak, jest super. A czy nie chciałaby Pani drugiej? No bo na zmianę, jak Pani tamtą daje do prania, to może by się przydała druga. O, w ogóle super. I możesz sprzedać drugą piżamę. Ponadto można wykorzystać jeszcze jedną rzecz, no bo pomyśl, kiedy może być w takiej branży taka górka sprzedażowa, taki pik sprzedażowy? Co roku słyszymy to samo, że zawsze co roku w grudniu przed świętami ludzie biegają po marketach, po galeriach w poszukiwaniu prezentów, że są korki, że parkingi są zapchane, bo ludzie czekają na ostatnią chwilę. Więc jeżeli tak się dzieje co roku, no to znaczy, że może warto ten ciężar z klientów zdjąć. I można obdzwonić wtedy całą listę, w listopadzie obdzwonić całą listę klientów i zadzwonić, dzień dobry, Pani kupiła u nas piżamkę, mam nadzieję, że Pani jest zadowolona, albo Pani kupiła u nas dwie piżamy, więc to oznacza, że Pani jest zadowolona z naszych produktów. Jak Pani wie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czy myślała Pani już o prezentach dla swoich bliskich? No, jeszcze nie. No to co Pani o tym sądzi, że może piżamy to by były fajny prezent, tak? I my to możemy zapakować, ładnie podesłać i tak dalej. I jakaś część osób się zgodzi. Wtedy zobacz, sprzedałeś czy sprzedałaś jakiś tani tusz do rzęs, czy tam tańszy tusz do rzęs, albo nawet nie jakiś tani, ale po prostu w tym danym segmencie no, byłeś bezkonkurencyjny. A tak naprawdę sprzedałeś później jedną, drugą, trzy, cztery piżamy, na których robi się prawdziwy biznes, tak? Czyli wygląda to tak, że masz tani produkt, które ludzie znają, lubią i kupują, i to jest tak zwany frontend, czyli masz tani produkt, który ludzie, mówię, znają, lubią i kupują i tak, i to jest na frontendzie i tu musisz być bezkonkurencyjny, na tym nie zarabiasz, ale na backendzie, czyli na tym, co jest z tyłu, robisz tak naprawdę prawdziwy biznes. I teraz zobacz, cukiernia może zrobić na przykład, że dzisiaj, czy tam w jakimś tygodniu, bo to też można robić w miarę nawet jakoś sezonowo, żeby po prostu ściągnąć, żeby więcej ludzi się o nas dowiedziało. Więc można zrobić ogłoszenie, porozwieszać jakieś ulotki, plakaty, że tego i tego dnia u nas pączki po 50 groszy. Czyli wszędzie są tak mniej więcej od 1,50 zł do 2 zł, u Ciebie będą po 50 groszy. I ludzie przychodzą po te pączki, i od razu trzeba zaoferować, że mamy jakiś świetny żytni chlebek, albo że może by Pan chciał kawałek szarlotki do tego. Tak coś dodatkowego i ludzie, no, część wyjdzie oczywiście z samymi pączkami, ale jakaś spora część dokupi jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Jeżeli na przykład prowadzisz księgarnię, no to właśnie, możesz obniżyć cenę książek, a sprzedawać zarabiać na kursach wideo, na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Możesz także sprzedawać tanio kawę, możesz mieć kawę po złotówkę gdzieś przy jakiejś korporacji, tak? I na przykład możesz zarabiać na tym, że zapraszasz ludzi na lunch, na przykład i jeżeli prowadzisz budkę z zapiekankami, z hot dogami, no to możesz mieć kawę po złotówce czy po dwa i na tej kawie nie zarabiasz. Ona jest tylko po to, żeby ściągał klientów. To ma być taki magnes na klienta. Jak klient przychodzi, to możesz mu zaproponować, jak Pan będzie głodny, zapraszamy do nas na super hot doga, super hamburgera, czy tam na wypasioną zapiekankę, serdecznie zapraszamy. I część ludzi z tego skorzysta. Więc to właśnie o to chodzi. Więc zastanów się, jaki u Ciebie może być taki produkt, który będzie w miarę tani, który jest chodliwy, który ludzie kupują, znają, potrzebują go, więc na tym frontowym produkcie nie musisz zarabiać, bo on ma tylko do Ciebie przyciągać klientów, a zarabiasz na czymś na zapleczu. To jest właśnie bardzo ważne i tak powinieneś mieć
ustawiony swój biznes, żeby właśnie w ten sposób robić interesy, bo wtedy konkurencja się drapie po głowie i się zastanawia, nad czym on zarabia, on niszczy nam biznes, tak, on niszczy w ogóle tutaj rynek, bo sprzedaje tak tanio, bo konkurencja nie wie, że ty masz na zapleczu zupełnie inne rzeczy. I tak to trzeba właśnie robić. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko, więc jeżeli podobał Ci się ten poranny inspirator, to mam nadzieję, że dasz nam łapę w górę. Chyba na to zasłużyliśmy, co? Więc dawaj łapę w górę, subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zachęcam Cię także do tego, żebyś pobrał sobie bezpłatnego e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Dzięki temu będziesz wiedział, w jaki sposób radzić sobie ze spadkami motywacji, jak być bardziej produktywnym i jak pracować taką laserową koncentrację. Tam znajdziesz mnóstwo informacji, naprawdę bardzo, bardzo konkretnych. To jest całkowicie bezpłatne, więc pobierz sobie to. I na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia jutro o 6:30. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym porannym inspiratorze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zdobyć klienta, odpowiadając na ogłoszenie o pracę. Mam znajomego, który zajmuje się robieniem stron internetowych i znalazł bardzo ciekawy sposób na zdobywanie klientów. Mianowicie przegląda ogłoszenia o pracę. No i to by się mogło wydawać dziwne. Co ma ogłoszenie o pracę ze zdobywaniem klienta? A mianowicie, czasami firmy poszukują kogoś na stanowisko grafika, na stanowisko programisty, na stanowisko marketera, na stanowisko kogoś, kto będzie dbał o kontakty z klientem, na stanowisko kogoś, kto się ma zająć social mediami w danej firmie i on na te ogłoszenia po prostu odpowiada, tak? Czyli jak masz firmę, która robi strony internetowe, albo jesteś programistą, albo może jesteś fotografem, albo masz agencję, która zajmuje się działaniami social media, to możesz odpowiedzieć na takie ogłoszenie o pracę. Prześlij im swoje portfolio, zadzwoń i wyjaśnij, że znacznie taniej i opłacalniej będzie zatrudnić Ciebie, niż zatrudnianie kogoś na etat. No bo ktoś może iść na jakieś chorobowe, że od takiej osoby trzeba zapłacić ZUS, że nie zawsze czy będzie dla niej pełno roboty, tak? Czy będzie pełne obłożenie, jeżeli będzie zatrudniona na cały etat i tak dalej, i tak dalej. Więc lepiej zatrudnić Ciebie jako firmę, która zajmuje się danym segmentem, na przykład właśnie działaniami w social mediach, albo zamiast zatrudniać grafika na etat, tak, to że mogą zatrudnić Ciebie, no jeżeli będą czegoś potrzebowali, to się po prostu do Ciebie odezwą, nie będzie żadnych problemów, Tobie też tak samo zależy, żeby mieć pracę, Ty wystawiasz faktury, więc wiadomo, że jak Ty nie masz zlecenia, to nie zarabiasz, więc zależy Ci na to, żeby to było rzetelnie, żeby to było konkretnie, no bo wolisz mieć powracających klientów. Więc zobacz, taka prosta rzecz, pomyśl nad tym, czy w Twojej branży, to co Ty robisz, czym się zajmujesz, czy ktoś nie poszukuje takiego pracownika. Bo może być tak, że akurat, nie mówię, że we wszystkich profesjach, ale warto pomyśleć, warto wyślić głowę, przejrzeć to ogłoszenie o pracę, po prostu przejrzyj ogłoszenie o pracę i zastanów się, czy na przykład, zobacz, ktoś może poszukiwać marketera, ja się mogę odezwać, że zajmuję się układaniem strategii marketingowych i mogę odpowiedzieć na takie ogłoszenie o pracę i może w ten sposób zdobędę klienta. A wcale nie muszę być zatrudniany przez tego pracodawcę na etat, tak? Rozliczymy się na zasadzie B2B po prostu. Ja wystawiam fakturę, dostanę pieniądze później na konto, no i sprawa załatwiona. Więc właśnie o to chodzi. Przejrzyj jakieś portale ogłoszeniowe z ogłoszeniami o pracę i może się okazać, że tam możesz znaleźć fantastycznych klientów. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta wskazówka, zatem korzystaj z tego. Jeżeli chcesz dostawać więcej materiałów, to oczywiście daj kciuka w górę, subskrybuj kanał, pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, obserwuj naszego fanpage'a, zapraszam Cię także na Snapchat, tam też znajdziesz dużo ciekawych informacji. I to już na dzisiaj wszystko. Widzimy się jutro o 6:30.